Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Trybunale Konstytucyjnym na naszym kolejnym otwartym wykładzie z cyklu Konstytucja i Gospodarka. To jest jeden z takich trzech programów prowadzonych w Trybunale Konstytucyjnym w ramach poszerzania kultury prawnej i w ogóle kultury w tym przypadku ekonomicznej, konstytucyjnej. Gorąco witam Państwa tu zebranych i witam naszego gościa, pana profesora Dariusza Adamskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Państwo otrzymali zapewne zaproszenia i teraz informacje dotyczące osoby naszego referenta, wykładowcy. Nie będę tego wszystkiego powtarzać, powiem tylko od siebie, że profesor Dariusz Adamski ma niezwykle wysoką pozycję w tym świecie specjalistów z zakresu prawa europejskiego i prawa międzynarodowego, prawa gospodarczego. Ja tutaj powtarzam prawa, ale co jest charakterystyczne dla pana profesora Adamskiego, jest bardzo ścisłe powiązanie problematyki prawnej z problematyką ekonomiczną i w ogóle pozaprawną, stanowiącą taką otoczkę dla badań prawnych. No, ma wielki dorobek pisarski, pisze w najlepszych czasopismach z zakresu prawa europejskiego i zgodził się wygłosić wykład w Trybunale na temat, który staje się tematem gorącym, o którym wiele się dyskutuje, ale na dobrą sprawę to w Polsce, wydaje mi się, poza kręgiem fachowców mało o tym wiadomo. Pomyśleliśmy z panem prezesem Rzeplińskim, że dobrze będzie, jeśli Trybunał Konstytucyjny włączy się do tej dyskusji. To jest zagadnienie, które być może kiedyś jakoś tam odbije się także w działalności orzeczniczej Trybunału. Nie chcę przedłużać tego wstępu. Oddaję głos panu profesorowi Dariuszowi Adamskiemu. Dzień dobry Państwu. Jedną rzecz od razu chciałbym sprostować. Nie zgodziłem się, tylko było mi bardzo przyjemnie przyjąć zaproszenie. Też mam wrażenie, że dzisiaj się tutaj powinien odbyć bardziej wykład o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo ten temat tak przynajmniej chwilowo przyćmił porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, ale codziennie prasa nowe informacje o nowych wątpliwościach dotyczących TTIP przekazuje, czyli nie jest tak źle. Ten temat nie został zupełnie przez JOW-y zepchnięty na drugi plan. Wykład chciałbym podzielić na trzy części, bo wydaje mi się, że to jest niezbędne. W pierwszej postaram się Państwu wyjaśnić taki kontekst samych negocjacji, skąd powiedzmy ten pomysł, w jakie inne pomysły się ten pomysł komponowuje i jak, dlaczego właśnie między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, dlaczego teraz, dlaczego właśnie uznano, że warto rozpocząć negocjacje. To będzie pierwsza część. Druga część będzie poświęcona temu, co ma się składać na to porozumienie, czyli co jest objęte negocjacjami i jakie trudności się rysują, gdy chodzi o poszczególne zagadnienia. No i trzecia kwestia to wnioski. Ona będzie dotyczyła tego, kto może zyskać, kto może stracić i od czego to będzie zależało. Czyli zaczynamy od, ja może wstanę, wolę prawdę, ja się zawsze tak trochę ruszam, kiedy mówię. Bo zresztą Państwu chyba też będzie łatwiej, jak będziecie mnie widzieli, zwłaszcza w tych tam tylnych rzędach, bo obawiam się, że krócej niż godzina nie będę mówił, no ale rozumiem, że jest taka możliwość. Więc zaczynamy od kontekstu, od przyczyn, dla których rozpoczęto negocjacje. Wydaje mi się, że bardziej należy szukać tych przyczyn w rejonie Pacyfiku niż w rejonie Atlantyku, ponieważ w czerwcu 2005 roku cztery państwa właśnie regionu Pacyfiku podpisały ze sobą porozumienie. Te państwa to było Brunei, Chile, Nowa Zelandia i Singapur. To porozumienie z kolei nazywa się Transpacyficzne Strategiczne Partnerstwo Ekonomiczne, zwane również jako Pacific 4. Jest to tak zwane porozumienie handlowe nowej generacji, to znaczy ono zakłada to, co porozumienia starej generacji, to znaczy obniżanie taryf celnych w handlu pomiędzy członkami tego porozumienia, czy stronami tego porozumienia. I tu założenie jest takie, ażeby ograniczenia taryfowe
na taryfy celne znieść do 2015 roku, oczywiście pomiędzy tymi czterema państwami do początku tego roku. Natomiast pozataryfowe ograniczenia w handlu pomiędzy państwami mają zostać zniesione do początku przyszłego roku. Czyli to porozumienie wieńczy, można powiedzieć, dzieło porozumień starej generacji, przewidując zniesienie barier taryfowych w handlu i to barier taryfowych, którymi objęte mają być również produkty żywnościowe, no co wynika z faktu, że akurat te cztery państwa w bardzo niewielkim stopniu zaburzają tutaj konkurencję taryfami w tym zakresie. Ale założenie jest też takie, że to porozumienie ma dotyczyć nie tylko aspektów taryfowych i nie tylko towarów. Gdy chodzi o towary, ma również objąć pozataryfowe ograniczenia przepływu, ale też ułatwienia, gdy chodzi o przepływ usług i gdy chodzi o ochronę inwestycji. Czyli to porozumienie reguluje również kwestie takie jak na przykład reguły pochodzenia, o których będę za chwilę jeszcze mówił, takie jak techniczne bariery w handlu, jak pewne aspekty reguł konkurencji, zamówień publicznych. I czemu ono jest takie ważne? Dlatego ono jest takie ważne, że w lutym 2008 roku, czyli niecałe 3 lata po podpisaniu porozumienia Pacific 4, rozpoczynają się negocjacje dotyczące rozszerzenia zasad tego porozumienia na Stany Zjednoczone. W ciągu kolejnych 5 lat do tych negocjacji przyłączają się kolejne państwa: Australia, Peru, Wietnam, Malezja, Meksyk, Kanada, Japonia. Natomiast chęć przyłączenia się do negocjacji zgłaszają też Korea Południowa i Tajwan. I to porozumienie, to nowe porozumienie bazujące na Pacyfiku 4, które jak widzicie Państwo nazywa się Partnerstwo Transpacyficzne, nawet gdy chodzi o skrót, zbliżone jest do tego, co teraz negocjuje Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi. Zresztą ten kontekst, bym powiedział, geopolityczny jest taki sam, to znaczy TPP ma być przeciwwagą dla rosnącej siły ekonomicznej Indii, ale zwłaszcza dla rosnącej siły ekonomicznej Chin. No i to oczywiście daje dużo do myślenia Europejczykom, którzy również chcą wzmocnić tą przeciwwagę dla rosnącej potęgi Chin. Zresztą też mają doświadczenie w tym zakresie, ponieważ od lipca 2011 roku obowiązuje porozumienie, które też można zaliczyć do porozumień handlowych nowej generacji między Unią Europejską a Koreą Południową. No a poza tym bardzo niedawno udało się wynegocjować, bym powiedział, jest to koniec tych negocjacji po stronie Komisji Europejskiej, wynegocjować porozumienie z Kanadą, do którego też jeszcze tak od czasu do czasu będę wracał. Czyli to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi to nie jest, bym powiedział, precedens, to jest trzecie porozumienie, nad którym pracuje Unia Europejska. Poza tym Stany Zjednoczone są, bym powiedział, naturalnym partnerem Unii Europejskiej, gdy chodzi o takie porozumienia, te porozumienia handlowe nowej generacji, nie tylko ze względu na podobny kierunek geopolityczny, nie tylko ze względu na podobne tło polityczne i tło gospodarcze, ale i ze względu na taką szczególnie intensywną wymianę handlową. Handlową, czyli towarową, usługową i inwestycyjną. Jak widać tutaj na tym slajdzie, Stany Zjednoczone są pierwszym rynkiem eksportowym dla Unii i drugim na świecie rynków towarów importowanych do Unii. Czyli jakby w podsumowaniu jest to główny partner handlowy Unii Europejskiej. Z kolei, gdy chodzi o Stany Zjednoczone, tutaj następny slajd, gdy chodzi o Stany Zjednoczone, to one więcej towarów importują jedynie z Chin, ale to jakby ogólnoświatowa tendencja, natomiast eksportują więcej jedynie do Kanady. No przy czym jakby całościowo również Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych. Zresztą wymiana pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą wciąż jeszcze jest, bym powiedział, zrównoważona. To znaczy, bym powiedział wciąż jeszcze. Jest zrównoważona. Mówię wciąż, ponieważ od 2009 roku wzrasta nadwyżka w handlu po stronie Unii Europejskiej.
Widać to zwłaszcza, gdy chodzi o towary. Tu Państwo widzicie tylko dane z 2012, 2013 i 2014 roku. Ja dopowiem, że w 2009 jeszcze roku nadwyżka ta była dużo niższa niż 50 miliardów dolarów euro, a w ubiegłym roku przekroczyła już 100 miliardów euro. Czyli ta nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi po stronie Unii Europejskiej wyraźnie rośnie. Ja w podsumowaniu spróbuję Państwu być może wyjaśnić, a być może zasygnalizować, z czego ona się bierze. O skali, może zanim tamten slajd, to jeszcze dwa słowa o skali wymiany handlowej. Bo o tym bardzo dobrze, a być może nawet lepiej niż takie dane bezwzględne, świadczy porównanie wymiany handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Europą z jednej strony, a innymi kierunkami. Więc zasygnalizuję, że zwłaszcza gdy chodzi o wymianę inwestycyjną, to inwestycje amerykańskie w Unii są 3 razy wyższe niż w całej Azji, natomiast inwestycje Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych są 8 razy większe niż europejskie inwestycje w Indiach i Chinach razem wziętych. Intensywna jest też bardzo wymiana, gdy chodzi o usługi, chociaż akurat z międzynarodowym handlem usługami zawsze są różnego rodzaju problemy, ale tu wspomnę, żebyście Państwo mieli pełen obraz jakby potencjału, tak, i powodów, dla których ekonomicznych, dla których podjęto negocjacje, to dodam, że z Unii pochodzi ponad 1/3 wszystkich usług importowanych przez Stany Zjednoczone, natomiast z USA pochodzi 43% usług importowanych do Unii. No to ma znaczenie, ponieważ w jednym i w drugim przypadku mniej więcej 3/4 PKB wypracowywanych jest w sektorze usługowym. No i oczywiście wszystkie te czynniki ekonomiczne kierują Unię i Stany Zjednoczone w swoje, bym powiedział, objęcia ekonomiczne. To znalazło wyraz taki polityczny podczas szczytu amerykańsko-europejskiego pod koniec listopada 2011 roku. To jak Państwo widzicie, jest Herman Van Rompuy, jest José Manuel Barroso tutaj po lewej stronie, Catherine Ashton też jest, Carla de Gruchta, który odpowiadał w komisji Barroso za handel. Na tym zdjęciu nie widać. Podobnie jak Hillary Clinton, która się schowała za prezydentem Obamą. No ale spotkanie na szczycie, w trakcie którego uznano, że należy powołać tak zwaną grupę roboczą wysokiego szczebla, której mandat zdefiniowano w ten sposób, że ma ona określić polityki i środki zwiększenia transatlantyckiego handlu i inwestycji. Po nieco ponad roku, to znaczy w lutym 2013 roku, ta grupa przedstawiła raport, z którego wynika, że, i tutaj cytuję, całościowe porozumienie regulujące szerokie spektrum kwestii dotyczących handlu dwustronnego inwestycji, w tym zagadnienia regulacyjne i wnoszące wkład w rozwój globalnych reguł, dałoby największe wzajemne korzyści ze wszystkich opcji branych pod uwagę. No, biorąc pod uwagę ten kontekst, o którym mówiłem wcześniej, to, że nie chodzi o podpisanie porozumienia, o którym nikt wcześniej nie słyszał. Także to jest kontynuacja pewnej linii, którą idzie polityka handlowa i Stanów Zjednoczonych, i Unii Europejskiej. Było dosyć zrozumiałe, że właśnie taka będzie ta konkluzja. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała mandat negocjacyjny przedstawiony przez Komisję Europejską w czerwcu 2013 roku. Miesiąc wcześniej mandat negocjacyjny, mimo tego, że prawdę mówiąc z prawa europejskiego ten wymóg nie wynika. Mandat negocjacyjny Komisji Europejskiej zaakceptował też Parlament Europejski. Mówię o tym również dlatego, że jednym chyba z podstawowych zarzutów stawianych negocjacjom jest to, że one są niedemokratyczne, prawda, że tutaj jakby wkład tego czynnika reprezentacyjnego jest niewielki. Akurat Parlament Europejski bardzo się interesuje tym, jak wyglądają negocjacje. On rzeczywiście jest włączany w te negocjacje. Co więcej, to bardzo pozytywna zmiana i to tylko świadczy o tym, że bardzo dobrze, że pojawiały się różnego rodzaju zastrzeżenia. W styczniu tego roku już nowa Komisja Europejska zdecydowała się o upublicznieniu szeregu dokumentów, które określają stanowisko negocjacyjne Komisji Europejskiej w tych właśnie negocjacjach. Na pewno
pewno wpływ na to miało to, że nowa komisarz, która zajmuje się handlem, jest ze Szwecji, więc tam jakby taka transparentność jest rzeczą bardziej naturalną i ewidentnie ciśnienie z jej strony, takie bym powiedział polityczne, żeby w ten sposób postępować, ma miejsce. Także to jest jedna z tych kwestii, o których się często zapomina, ale ona jest dosyć istotna, ponieważ wcześniej nigdy porozumienia handlowe nie były negocjowane w tak, bym powiedział, przejrzysty sposób. Tyle, gdy chodzi o tło, tak? Bo powiedziałem Państwu, że będą trzy części. Kończymy pierwszą część. No i teraz trudna rzecz, ponieważ będziemy mówili o szczegółach negocjowanych zagadnień. Do tego, co ma się składać na to przyszłe porozumienie. I tutaj, zanim do nich przejdziemy, jest potrzebnych kilka, bym powiedział, uwag wprowadzających. Ponieważ no, trzeba mocno podkreślić, że to porozumienie to ma być umowa. Tak? To wiemy, ale to jest bardzo ważne, gdy chodzi o szczegóły, ponieważ to pokazuje kilka, czy świadczy o kilku rzeczach. Po pierwsze, że ostateczny kształt tej umowy będzie zależał od zdolności negocjacyjnych obydwu stron. Że tutaj na dobrą sprawę bardzo dużo kwestii jest jeszcze otwartych. Tak? Aż do momentu zakończenia negocjacji nie będzie można powiedzieć, jak dokładnie to porozumienie wygląda. Kiedy Parlament Europejski określał mandat Komisji Europejskiej, on kilka kwestii zastrzegł, że na kilku mu bardzo zależy, ale no to jeszcze nie wiemy, w jaki sposób zawężenie tego mandatu negocjacyjnego przełoży się na ostateczną treść porozumienia. To po pierwsze. Po drugie, jak każdy prawnik, który kiedykolwiek negocjował umowę, wie, no diabeł w umowach zawsze tkwi w szczegółach. Prawda? Im więcej szczegółów, tym więcej tego, bym powiedział, diabła prawniczego. Często jest tak, że jedno słowo ma bardzo duże znaczenie dla ostatecznej interpretacji relacji pomiędzy stronami umowy. A my tutaj mówimy o umowie, która ma kompleksowo uregulować relacje handlowe i inwestycyjne pomiędzy dwoma olbrzymimi blokami gospodarczymi. Tak? To znaczy, że ona jest bardzo, że tych szczegółów jest tam bardzo dużo i tego, bym powiedział, diabła prawniczego też siłą rzeczy jest tam olbrzymia ilość. Poza tym już na skomplikowanie tej materii wskazuje już to, że to nie ma być umowa starej generacji, tak, która będzie znosiła taryfy celne. To jest umowa, która ma kompleksowo uregulować współpracę regulacyjną i gdy chodzi o towary, i gdy chodzi o usługi, i gdy chodzi o inwestycje. Także te kwestie handlowe, gdy chodzi o handel towarami, one nie są jedynym, ani one nawet nie są głównym elementem tego porozumienia. To znowu pokazuje, jak trudne są negocjacje, jak one są wielopłaszczyznowe. I jak trudno jest wskazać jeden punkt, który byłby, powiedzmy, najistotniejszy w tym całym porozumieniu. Czyli będziemy musieli prześledzić w zasadzie rozdział po rozdziale najważniejsze kwestie, pomijając tylko te, które mają charakter najbardziej techniczny. Zresztą musimy też pamiętać o tym, że celem tego porozumienia wcale nie jest całkowite znoszenie barier w handlu, chociażby tylko w handlu towarowym pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, bo to już bardzo dobrze historia Unii Europejskiej pokazuje, jak trudne jest znoszenie barier pozataryfowych na obrót towarami, a już nie wspomnę o obrocie usługami. To oznacza, że to porozumienie w bardzo wielu ważnych kwestiach może tylko wprowadzić takie mechanizmy współpracy, mechanizmy koordynacji. Co znaczy, że wiele kwestii zostanie jakby odłożonych na etap współpracy już regulacyjnej, która ma wdrożyć postanowienia tego porozumienia. To też się składa na jakby dodatkową komplikację materii tego porozumienia i na tą wielowątkowość, wielopłaszczyznowość tego porozumienia. Ostatecznie to wszystko przekłada się nie tylko na to, jak złożona jest ta materia, ale też jak ona będzie obszerna. Tak, żeby tylko dać Państwu jakieś porównanie, to właśnie wynegocjowana umowa CETA, to jest właśnie ta umowa handlowo-inwestycyjna z Kanadą, ma 1600, prawie 50 stron. I oczywiście każde słowo w takim porozumieniu, jak to w umowie, może mieć dosyć duże znaczenie. Także to wszystko wpływa na to, że
że sama ta materia jest skomplikowana, oddziaływanie tego porozumienia też siłą rzeczy będzie skomplikowane. Negocjacje, bo my teraz mówimy cały czas o negocjacjach i to wcale nie na jakimś bardzo zaawansowanym etapie. Negocjacje TTIP zostały podzielone na 24 rozdziały, które się składają na trzy główne działy. I właściwie każdemu z tych rozdziałów można by poświęcić oddzielny wykład. Tak obszerne są te rozdziały. Zresztą wokół wielu z tych rozdziałów narosło też całkiem sporo nieporozumień, które wydaje mi się są usprawiedliwione tym, jak bardzo skomplikowana jest materia tego porozumienia i tych negocjacji. Ja będę spróbuję Państwa tak przeprowadzić przez poszczególne te najważniejsze rozdziały właśnie, krok po kroku, tak jak one zostały usystematyzowane w strukturze negocjacji. Czyli zaczniemy od dostępu do rynku, potem współpraca i przepisy na końcu. W pierwszym dziale, tak, czyli w tym dziale dostęp do rynku, tak jak Państwo widzicie, tutaj znajdują się cztery rozdziały. Cztery rozdziały, z których pierwszy dotyczy handlu towarami i opłat celnych. Jest to pierwsze zagadnienie nie dlatego, że ono jest w tym porozumieniu jakoś najważniejsze, tylko dlatego, że historycznie rzecz biorąc znoszenie opłat celnych, taryf celnych jest takim pierwszym zawsze krokiem w drodze do integracji gospodarczej. Nie jest to zagadnienie najważniejsze, również z tego powodu, że w chwili obecnej taryfy celne w handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską średnio wynoszą mniej niż 2%, a ponad połowa handlu odbywa się w ogóle bez jakichkolwiek taryf celnych. Oczywiście są też wyjątki, to czasami dosyć istotne wyjątki, tak jak na przykład to, co Państwo widzicie tutaj, zakreślona jest taryfa na samochody. Ona wynosi 10%, tak żeby podać jakieś jeden czy dwa inne przykłady, to 14% cła pobierane jest w przypadku importu wagonów kolejowych z Unii do Stanów Zjednoczonych, a nie przetworzony tytoń, stawka, ta taryfa celna amerykańska na nieprzetworzony tytoń to 350%. Czyli zdarzają się wyjątki i właśnie negocjacje w tym rozdziale mają się skoncentrować na tym, żeby obniżyć taryfy celne tam, gdzie one jeszcze istnieją. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że jakby negocjatorzy zdają sobie sprawę z tego, że nie uda się wyeliminować wszystkich taryf. Chodzi o negocjowanie obniżenia taryf w poszczególnych dziedzinach, czyli aż do końca negocjacji trudno będzie powiedzieć, które taryfy i w jakim stopniu zostaną ostatecznie obniżone. Na inną rzecz w związku z tym jeszcze chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Historia Unii Europejskiej pokazuje bardzo wyraźnie, że znoszenie taryf celnych to relatywnie najłatwiejszy element integracji gospodarczej. Gdy chodzi o same towary, to dużo trudniej jest znosić pozataryfowe ograniczenia w przepływie. Do tego wrócimy za chwilę, ponieważ kolejnym, tak według systematyki negocjacji, kolejnym rozdziałem w tym dziale pierwszym nie są właśnie te pozataryfowe ograniczenia. Im poświęcono odrębny dział, dział numer dwa. O tym będziemy zaraz mówić, tylko usługi. I teraz usługi to bardzo trudny temat, gdy chodzi o negocjowanie w tego rodzaju porozumieniach, czyli w porozumieniach, które mają ułatwić ich przepływ. No, przede wszystkim ze względu na to, że to temat bardziej polityczny. Jest kilka powodów. Pierwszy temat to taki, że taki temat mocno polityczny. Na bardzo wczesnym etapie negocjacji tego porozumienia okazało się, że jest kilka takich właśnie trochę politycznych wątpliwości. Pierwsza z tych wątpliwości, trzy są główne. Pierwsza z tych wątpliwości dotyczy tak zwanych usług publicznych, takich jak publiczna ochrona zdrowia, edukacja czy dostawa wody. W mniejszym lub większym stopniu we wszystkich państwach Unii Europejskiej te usługi wyjęte są spod działania mechanizmów konkurencji. Teraz w związku z tym powstała wątpliwość, powstał problem, czy przypadkiem zawarcie takiego porozumienia nie doprowadzi do niekontrolowanej liberalizacji tych sektorów. Tak? To jest pierwsza wątpliwość, która się pojawiła. Druga wątpliwość, która się pojawiła, ma związek z, bym powiedział, taką obsesją francuską związaną z amerykańskimi filmami. Prawo europejskie, to jeszcze w latach 80. wynegocjowali Francuzi, prawo europejskie pozwala na ograniczenie emisji czy udziału filmów amerykańskich
filmów z państw trzecich, tak naprawdę chodzi o amerykańskie, w programach telewizyjnych. I dla władz francuskich jest niezwykle ważne, żeby tak pozostało. Tak? To jest druga właśnie wątpliwość, drugi ten polityczny problem. Trzeci polityczny problem jest związany z ochroną danych osobowych, bo dane osobowe są niezbędne do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do handlu elektronicznego. To jest działalność usługowa. Standardy amerykańskie z perspektywy prawnej, gdy chodzi o gospodarkę, niby są takie same, ale wszyscy wiedzą, że one nie są takie same. To znaczy Komisja Europejska kilkanaście lat temu uznała ochronę amerykańską za ekwiwalentną, no ale ona nie do końca jest ekwiwalentna, ale i jeszcze na to wszystko nakłada się, bym powiedział, nie do końca kontrolowany, tak eufemistycznie to ujmę, przepływ danych pomiędzy podmiotami prywatnymi, przedsiębiorcami, a rządem amerykańskim, zwłaszcza agencją NSA, prawda? I to też rodzi wątpliwości, czy przypadkiem wynegocjowanie porozumienia, gdy chodzi o usługi, nie doprowadzi do tego, że liberalizacja handlu usługami, zwłaszcza usługami internetowymi, czy usługami handlu elektronicznego, nie odbędzie się kosztem europejskiego poziomu ochrony danych osobowych. I tutaj Komisja Europejska zastrzega, prawdę mówiąc, że w żadnej z tych dziedzin standardy europejskie nie będą podlegały negocjacjom. To znaczy, że z negocjacji są wyłączone i usługi publiczne, i usługi audiowizualne, i ochrona danych osobowych. Zresztą, prawdę mówiąc, Amerykanie też mają takie strefy zakazane, których nie chcą liberalizować. Tutaj chyba najbardziej takim radykalnym przykładem jest tak zwana ustawa Jonesa. To jest ustawa sprzed prawie 100 lat, z 1920 roku, która wymaga, która pozwala jedynie statkom pod amerykańską banderą, skonstruowaną w Stanach Zjednoczonych, które są własnością Amerykanów, które mają amerykańską załogę, przewozić towary pomiędzy amerykańskimi portami. To jest ustawa, która dalej obowiązuje, czyli ten protekcjonizm, gdy chodzi o usługi, dalej jest bardzo wyraźny i najprawdopodobniej dojdzie do wymiany tych stref zakazanych, tak? To znaczy respektowania swoich stref zakazanych, co będzie powodowało ostatecznie, że zakres usług, które będą podlegały liberalizacji, się siłą rzeczy zmniejszy. To jest pierwszy powód, dla którego na pewno nie dojdzie do pełnej liberalizacji przepływu usług, tak jak to czasami się o tym mówi w wyniku zawarcia tego porozumienia. Drugi powód jest taki, że bardzo ważne usługi, to znaczy usługi finansowe, też nie są objęte negocjacjami, chociaż co do tego to trafiały do mnie różne sygnały, inne, że w jakimś tam stopniu te usługi zostaną również objęte negocjacjami, ale wyłączenie tych usług ma sens, nie dlatego, że to też są takie obszary zakazane, gdzie współpracy nie ma, tylko że logika współpracy jest jakby odwrotna do logiki TTIP, to znaczy nie chodzi o to, żeby liberalizować przepływ tych usług, bo on już jest zliberalizowany, tylko właśnie, żeby wprowadzić mechanizmy współpracy regulacyjnej, które wprowadzą pewne ograniczenia działalności usługowej w tym sektorze. Tylko wyłączenie tego zagadnienia jest tyle racjonalne, że współpraca regulacyjna w tej dziedzinie ma miejsce. Gdy chodzi o sektor bankowy na przykład, to się dzieje w ramach Komitetu Bazylejskiego, czyli nie jest tak, że tutaj współpraca powiedzmy nie ma miejsca i w związku z tym trzeba ją stworzyć w ramach TTIP. To jest kolejny obszar usług, który zostanie wyłączony. Zresztą również wyraźne są ograniczenia nawet w tych sektorach, gdzie negocjacje usług dotyczą. Przykładem jest wzajemne uznawanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania po drugiej stronie zawodów usługowych, zaczynając od prawników, a kończąc na architektach. To są tematy, które są objęte tymi negocjacjami. Tyle, że znów TTIP, to porozumienie, nie ma określać wspólnych standardów, taki bym powiedział materialnych, wspólnych standardów merytorycznych dotyczących wymogów, które będą stawiane osobom, które chcą wykonywać tą działalność, taką działalność usługową, lecz celem jest eliminacja barier, które utrudniają współpracę regulacyjną. I dopiero w wyniku tej współpracy regulacyjnej może dojść do stworzenia wspólnych jakby standardów merytorycznych. Także to działanie, oddziaływanie nawet w tych
podobszarach sektora usług tego porozumienia na handel usługami będzie jedynie pośrednie, bo dopiero w drodze takiej współpracy może dojść do ustalenia, które z barier, które z ograniczeń działalności usługowej są usprawiedliwione jakimś nadrzędnym interesem, które z wymogów stawianych przez drugą stronę są ekwiwalentne. Tego się nie da po prostu zapisać w tego rodzaju porozumieniu. Także oddziaływanie tego porozumienia na liberalizację przepływu usług będzie pośrednie. Zresztą to też wszystko pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy porozumieniami pierwszej generacji i tymi drugiej generacji, czyli pomiędzy porozumieniami, które dotyczą tylko towarów i mają znosić taryfy celne, a takimi, które też mają objąć usługi, bo taryfy celne są transparentne. To znaczy wiadomo, jaka taryfa celna jest pobierana. Jeżeli ją się zniesie, to też wiadomo, łatwo jest skontrolować, czy ona rzeczywiście została zniesiona. Natomiast w przypadku przeszkód w przepływie usług sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Tyle, gdy chodzi o usługi. Teraz druga kwestia objęta tym działem, to znaczy zamówienia publiczne, które są często pokazywane jako takie potencjalnie szczególnie duże pole korzyści gospodarczych, no bo oczywiście rynki zamówieniowe są bardzo atrakcyjne dla producentów zarówno towarów, jak i usług. No tylko tutaj znowu pole do manewru, pole do tego, co można osiągnąć w ramach TTIP jest ograniczone, tylko ono już jest... Ono tutaj jest ograniczone w trochę inny sposób niż w przypadku usług. Ono jest tutaj ograniczone przede wszystkim tym, że zarówno Unia, jak i Stany Zjednoczone są stronami porozumień, które mają zliberalizować dostęp właśnie innych stron tych porozumień do wzajemnie do swoich rynków zamówieniowych. Chodzi przede wszystkim o takie wielostronne porozumienie WTO w sprawie rządowych zamówień publicznych, tak zwane GPA z 1996 roku, którego stroną jest Unia Europejska, czyli państwa Unii Europejskiej, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, i 14 innych krajów, w tym Stany Zjednoczone. Co więcej, to porozumienie przeszło taką gruntowną modyfikację, a wersja zmodyfikowana weszła w życie rok temu, bo w kwietniu 2014 roku. Co więcej, Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają podpisane bilateralne porozumienia dotyczące liberalizacji zamówień publicznych. To też jakby zmniejsza pole do tego, co jeszcze można w tej dziedzinie wynegocjować. Istnieją też poważne, takie bym powiedział, konstytucyjne ograniczenia tego, co można osiągnąć w tej dziedzinie ze względu na to, że amerykański rząd federalny nie jest władny ze względów konstytucyjnych otworzyć rynków zamówieniowych poszczególnych stanów, a właśnie Stany wprowadzają bardzo różne ograniczenia, różnego rodzaju bariery dla podmiotów z państw trzecich, które by chciały tam ubiegać się o zamówienie. Już nawet pomijając dużo wyższy taki kwotowy próg tej liberalizacji zamówień na poziomie stanowym w porównaniu z tym, co wynika z prawa Unii Europejskiej. Powiem tak tytułem przykładu, że niektóre stany, na przykład Arizona, nie przewidują żadnych ograniczeń przedmiotowych, gdy chodzi o dostęp do ich rynków zamówieniowych, ale inne, na przykład jak Arkansas, wyłączają zamówienia budowlane, a jeszcze inne, jak na przykład New Hampshire, wyłączają stal budowlaną, węgiel, pojazdy mechaniczne. Tak? I tutaj porozumienie między rządem federalnym a Unią Europejską na tą sytuację nie będzie miało wpływu. I teraz ze względu właśnie na te ograniczenia systemowe po stronie amerykańskiej, mimo tego, że Amerykanie przyznali Unii Europejskiej tak zwany najlepszy dostęp do swojego rynku zamówieniowego, Unia Europejska wyłączyła spod tych porozumień, które już zawarła ze Stanami Zjednoczonymi, wyłączyła rynek zamówieniowy na poziomie państw członkowskich, samorządów i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Czyli wyłączyła tak na dobrą sprawę te obszary, gdzie tak naprawdę te rynki zamówieniowe istnieją. I ze względu na to, że ta bariera jakby systemowa, konstrukcyjna dalej będzie istniała, no to możliwość oddziaływania tego, co wynegocjowanie zostanie w ramach TTIP, jakby dalej będzie ograniczona tymi różnego rodzaju uwarunkowaniami. Przy czym z drugiej strony, akurat gdy chodzi o zamówienia publiczne, to musimy pamiętać o tym, że bariery stawiane są podmiotom, które są zarejestrowane, no w naszym przypadku tutaj tego, co omawiamy, po drugiej stronie Atlantyku. To znaczy prostym sposobem obejścia tych barier jest po prostu utworzenie spółki w tej jurysdykcji, gdzie się ubiega o zamówienie publiczne. Ale to też
jakby zmniejsza kaliber, merytoryczny kaliber tego, co w ogóle praktycznie można osiągnąć poprzez wynegocjowanie porozumienia w tym zakresie. Oczywiście kilku rzeczy, gdy chodzi o zamówienia, można się spodziewać. Można się na przykład spodziewać tego, że Amerykanie zmiękczą swój wymóg, często przewidywany w zamówieniach federalnych, kupuj amerykańskie. Tak? Tego, że produkty użyte do zamówień publicznych muszą być amerykańskie. Już widać, że jakby tutaj jest wola z ich strony do tego, żeby przynajmniej ograniczyć tego rodzaju wymogi. Natomiast Europejczycy, którzy, gdy chodzi o zamówienia publiczne, stosują tak zwaną klauzulę pozytywną, czyli wskazują obszary, w których liberalizacja zamówień jest dopuszczalna, są skłonni przejść na klauzulę negatywną, która zakłada pewne domniemanie liberalizacji, chyba że mamy do czynienia z enumeratywnie wskazanymi obszarami, gdzie ona jest wyłączona. To pewnie się uda rzeczywiście osiągnąć, ale mimo tego, jakby jak Państwo widzicie, TTIP i zamówienia publiczne, to chciałoby się przypuszczać, że dojdzie do pełnej liberalizacji dostępu do rynku zamówieniowego po drugiej stronie. No tak nie będzie. Ten dostęp będzie dużo mniejszy niż się to o tym często mówi. Ostatnia kwestia składająca się na dział pierwszy, na szczęście nie jest kontrowersyjna, czyli nie będziemy musieli się przy tym na dłużej zatrzymywać. Chodzi o reguły pochodzenia. To są reguły, które dotyczą towarów tylko i wyłącznie i mają zapewnić, że porozumieniem handlowym zostaną objęte jedynie towary wyprodukowane na terytorium drugiej strony umowy, czyli że nie będą tym porozumieniem objęte towary reeksportowane, czyli tak naprawdę pochodzące, nie wiem, na przykład z Chin. Tak, to jest kwestia ważna z perspektywy prawidłowego funkcjonowania tej umowy, ale to jest tak kwestia techniczna i ona nie jest kontrowersyjna. Bardziej kontrowersyjne i trudne jeszcze, bym powiedział, są zagadnienia składające się na dział drugi. Zresztą, jak Państwo widzieli wcześniej, na ten dział składa się 12 na 24 rozdziałów, które są negocjowane, czyli połowa umowy właśnie dotyczy tych zagadnień. Poprzez regulacje, tak, której ma dotyczyć współpraca, należy rozumieć wymogi, które są stawiane towarom dopuszczanym na rynek, czyli tych 12 rozdziałów dotyczy nie usług, nie inwestycji, tylko towarów. Wymogów, które są stawiane tym towarom z perspektywy, które mają charakter ograniczeń pozataryfowych. Czyli nie będzie tutaj chodziło, będzie chodziło o towary, ale nie będzie chodziło o taryfy. Będzie chodziło o wszystkie inne ograniczenia, z którymi spotykają się towary, gdy chodzi o transgraniczny przepływ. W pierwszej kolejności na te pozataryfowe ograniczenia składają się tak zwane techniczne bariery handlu i powiązane z nimi, a dotyczące tylko żywności, wymogi sanitarne i fitosanitarne. I ten dział, właśnie oddaje tego rodzaju logikę, iż dotyczy tylko tych pozataryfowych ograniczeń w przepływie towarów. Zdecydowana większość tych ograniczeń tworzonych jest odrębnie dla poszczególnych sektorów. I tutaj macie Państwo listę tych sektorów, które są negocjowane. To oczywiście są główne sektory eksportowe. O tym nie ma co tutaj za dużo mówić. To bardzo, bardzo szczegółowe i bardzo techniczne kwestie. Natomiast na pewno warto wspomnieć o czymś, co zostało określone jako spójność regulacyjna. To po pierwsze. Po drugie, techniczne bariery handlu, czyli co to jest, to co ma być znoszone w ramach tego działu, bo relacja jest taka, że to co macie Państwo tutaj, czyli sektory, to tak na dobrą sprawę techniczne bariery handlu właśnie odniesione do tych sektorów. Te działy dotyczące poszczególnych sektorów są poprzedzone takim ogólnym działem dotyczącym technicznych barier, no i można powiedzieć odnoga tych technicznych barier dotycząca bezpieczeństwa żywności. Gdy chodzi o spójność regulacyjną, to porozumienie, tak, czyli tą kwestię tutaj, to porozumienie ma być podstawą współpracy, takie jest założenie, żeby porozumienie w tym bazujące na tym rozdziale było podstawą współpracy pomiędzy władzami po obydwu stronach Atlantyku, które są odpowiedzialne za gwarantowanie bezpieczeństwa produktu. Ma zresztą zostać powołany taki organ, tak zwany organ współpracy regulacyjnej, który ma tą współpracę ułatwiać. I ta współpraca ma przede wszystkim dotyczyć technicznych barier handlu, czyli następnego zagadnienia,
A te techniczne bariery handlu to na przykład wymogi dotyczące etykietowania, dotyczące testów bezpieczeństwa produktu. Osłabione są poduszki powietrzne, które muszą przechodzić testy najpierw po jednej stronie Atlantyku, tylko po to, żeby potem przejść kolejny test, żeby można było sprawdzić, czy one są bezpieczne po drugiej stronie Atlantyku. No to jest przykład właśnie technicznych barier. Tylko znowu tutaj potencjał do tego, co można wynegocjować, jest bardziej ograniczony, niż mogłoby się wydawać na samym początku, a to pokazuje dobrze wcześniejsza historia prób znoszenia tych technicznych barier w dostępie do rynku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Prawie 20 lat temu podpisane zostało pomiędzy właśnie tymi dwoma podmiotami porozumienie. Ono się nazywało Mutual Recognition Agreement, czyli porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania, którego założeniem było właśnie zniesienie tych technicznych barier w kilku sektorach, które były tym porozumieniem objęte. I po kilkunastu latach okazało się, że rzeczywiście udało się znieść te bariery w trzech sektorach. Tych sektorów było sześć, wszystkich. W trzech się udało znieść, a w trzech się nie udało znieść. Z różnych powodów, ale mówię o tym dlatego, że podobne powody, które blokowały znoszenie tych technicznych barier w dostępie do rynku tam, istnieją dalej. Czyli znowu nie możemy się spodziewać tego, że uda się jakoś kompleksowo znieść te techniczne bariery handlu. Ostatnia kwestia, którą tutaj Państwo widzicie, to bezpieczeństwo żywności. Pomijmy sobie zdrowie zwierząt i roślin, ale przy bezpieczeństwie żywności na chwilę się zatrzymajmy, bo tu znowu to jest takie zagadnienie, po pierwsze trochę polityczne, a po drugie pokazujące, że pole do manewru wcale nie jest szczególnie duże w tej dziedzinie. Ze względu na to, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska mają po prostu inną filozofię regulacji, gdy chodzi o bezpieczeństwo żywności. To znaczy po stronie amerykańskiej, no nie da się ukryć, że co najmniej trochę pod presją lobbystów. Założenie jest takie, że jeżeli nie ma jednoznacznego dowodu na szkodliwość substancji, to substancja jest ok. To znaczy może zostać domieszana do żywności. Natomiast po tej naszej stronie Atlantyku obowiązuje zasada przeciwna, zasada ostrożnościowa, że jeżeli nie ma wyraźnego dowodu na to, że substancja jest bezpieczna, no to można, a nawet należy wstrzymać się z dopuszczeniem produktu na rynek. Teraz takim skrajnym przykładem tego, jak te rozbieżne zasady działają, jest oczywiście GMO, które jest w pełni dopuszczalne po stronie amerykańskiej. Po stronie europejskiej Unia Europejska powiedziała, że ona się nie chce w to, tak w pewnym uproszczeniu, nie chce się w to mieszać, to znaczy poszczególne państwa decydują o tym, czy dopuścić GMO, czy nie. Komisja zastrzegła, że ona absolutnie nie będzie negocjowała GMO, bo to rzeczywiście jest taki obszar, który jakby włączyć do tych negocjacji, to mógłby zadziałać po prostu jak granat, który te całe negocjacje wysadzi w powietrze. Więc wiemy na pewno, że GMO nie będzie negocjowane, ale GMO pokazuje szerszy problem tego, że jest po prostu, gdy chodzi o bezpieczeństwo żywności, są dwie różne filozofie regulacyjne. I teraz możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy Unia Europejska trochę z tej reguły ostrożnościowej odpuszcza i w niektórych dziedzinach bardziej zbliża się w stronę amerykańską i dlatego, powiedzmy, testy nie są już potrzebne. Możemy sobie wyobrazić, że strona amerykańska trochę idzie bardziej w stronę ostrożnościową, ale tak naprawdę, gdy chodzi o bezpieczeństwo żywności, to najprawdopodobniej utrzymane zostaną dwa różne standardy po dwóch stronach Atlantyku, co będzie oznaczało, że wpływ tego porozumienia na sytuację taką praktyczną będzie znowu taki mniejszy, niż można by się było spodziewać. Kolejny dział, i to już ostatni dział, ale tu jest kilka takich mocno problematycznych kwestii. Ostatni dział to dział zatytułowany Przepisy. I zresztą ten sam nic kompletnie nie mówiący tytuł pokazuje i świadczy o tym, że negocjatorzy za bardzo nie wiedzieli, jaką sensowną nazwę dać zagadnieniom, które składają się na ten dział, bo on jest niesamowicie eklektyczny i rzeczywiście no, trudno byłoby dla tych poszczególnych rozdziałów składających się na ten dział znaleźć jakiś wspólny mianownik. Tu pojawiają się różne tematy. Pierwszy temat, który się pojawia, który uwidacznia te same problemy, które są przy bezpieczeństwie żywności. To dział zatytułowany Zrównoważony rozwój, na który tak naprawdę składają się dwa zagadnienia. Jedno zagadnienie to ochrona pracowników, a druga to ochrona środowiska naturalnego.
W jednej i w drugiej dziedzinie standardy unijne i amerykańskie są zupełnie inne. W związku z tym znowu możliwość wypracowania jakiegoś takiego praktycznie działającego kompromisu jest relatywnie niewielka. Zresztą sami europejscy negocjatorzy to podkreślają, mówiąc, zastrzegając, że ani europejski poziom ochrony pracowników, ani polityka klimatyczna europejska w ogóle nie podlegają negocjacjom. Tak? No to pokazuje, że w takim razie trudno znaleźć będzie tutaj obszary, które w istotny sposób wpłyną na zrównoważony rozwój, skoro większość tych obszarów z góry jest wyłączona z negocjacji. Zdecydowanie większe pole do manewru jest, gdy chodzi o energię i surowce. I to jest pole do manewru, gdy chodzi o jakby to, co Europejczycy mogą być w stanie wynegocjować z Amerykanami. Tyle, że to wynika nie ze względu, nie z tego, że potrzebne tutaj jest jakieś takie porozumienie, jak na przykład TTIP, tylko wynika z radykalnego przeformułowania amerykańskiej polityki energetycznej, która jakby tradycyjnie zastrzegała wykorzystanie surowców wydobywanych w Stanach Zjednoczonych na rynku amerykańskim, ze względu na to, że Amerykanie byli importerem surowców energetycznych, ponieważ stają się nawet nie powoli, całkiem szybko stają się eksporterem i to jednym z głównych światowych eksporterów surowców energetycznych, to ta polityka wcześniejsza jest zupełnie nieefektywna. Ona szkodzi amerykańskim producentom i ona bardzo szybko ulega jakby zredefiniowaniu. Oczywiście na tym zredefiniowaniu też zależy negocjatorom europejskim, no ale można powiedzieć, że oni, gdy chodzi o ten rozdział, to będą naciskali na drzwi, które już są otwarte. Tak? W związku z tym można się spodziewać tutaj rzeczywiście osiągnięcia daleko idącego kompromisu, ale ten kompromis z kolei najprawdopodobniej miałby miejsce również bez negocjacji TTIP. Kolejne dwa rozdziały składające się na ten dział, które są bym powiedział, mało problematyczne, ale też jakby praktyczny wpływ na rzeczywistość tych działów będzie relatywnie niewielki, ponieważ pierwszy z tych rozdziałów, ułatwienia celne i handlowe, ma pomóc przyspieszyć uproszczenie i informatyzację procedur celnych według jakiegoś tam wspólnego wzorca i ujednolicenie dokumentacji celnej. Tak? No, to są kwestie pożyteczne, no, ale one nie będą powodowały jakichś epokowych zmian w handlu pomiędzy tymi dwoma blokami gospodarczymi. Gdy chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to jest coś, co jest bardzo mocno eksponowane przez Komisję Europejską, która bardzo się stara przekonać Europejczyków do tego, że TTIP to jest jednak dobra sprawa dla Unii Europejskiej. Ostatnio nawet opublikowała raport na tym, jak bardzo dużo zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, ale tak naprawdę to negocjacje, które mają być prowadzone i są prowadzone w ramach tego rozdziału, mają dotyczyć rzeczy takich, bym powiedział, znowu dosyć trywialnych, to znaczy przede wszystkim utworzenia przez Amerykanów internetowego helpdesku, które ma przekazywać mniejszym firmom, nie wiem jak ten helpdesk będzie wiedział, że firma jest mniejsza, małe i średnie przedsiębiorstwa do 250 osób, informacje dotyczące eksportu do Stanów Zjednoczonych, importu ze Stanów Zjednoczonych i działalności inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska ma taki helpdesk i chce, żeby Stany Zjednoczone też miały. No, najprawdopodobniej może liczyć tutaj na daleko idące zrozumienie ze strony negocjatorów amerykańskich. Druga rzecz, którą chcę wynegocjować w ramach tego właśnie rozdziału, to utworzenie takiego komitetu, który ma reprezentować interesy małych i średnich przedsiębiorstw w kontaktach z władzami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Tutaj też można się spodziewać tego, że negocjatorzy amerykańscy się na to zgodzą. Także to są mało kontrowersyjne kwestie, które usprawnią rzeczywiście obrót, no ale to nie będzie jakieś usprawnienie radykalne. No dobrze, i teraz dochodzimy do punktu, który generuje najwięcej wątpliwości różnego rodzaju, to znaczy reguły ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów pomiędzy inwestorem a państwem, czyli ISDS. Pewnie Państwo wiedzą, co tak naprawdę się pod tym kryje, ale ja tylko dopowiem, że na mocy takiej właśnie klauzuli inwestor zagraniczny i tylko zagraniczny, to jest jeden z tych problemów, które się pojawiają, uzyskuje prawo domagania się rozwiązania sporu z państwem. Jeśli uzna, że to państwo narusza jego interesy, może domagać się rozwiązania tego sporu nie tylko przed sądem krajowym, ale może się domagać rozwiązania tego sporu, i to jest istota klauzuli właśnie ISDS, przed sądem arbitrażowym.
niezależnym od, który jest niezależny od państwa. I teraz tu pojawia się szereg wątpliwości. Część z nich jest bardzo uzasadnionych, część trochę uzasadnionych, a część takich, bym powiedział, podszytych ideologią. Pierwsza z wątpliwości to to, że taka właśnie klauzula podważa prawo suwerennego państwa do regulowania działalności gospodarczej na jego terytorium. I tutaj często podaje się jako przykład, no rzeczywiście teraz toczące się postępowanie z powództwa wytoczonego przez szwedzkiego Vattenfalla przeciwko Niemcom o odszkodowanie w związku z inwestycjami w energię atomową i w energię węglową, które z kolei stały się nieopłacalne po tym, jak Niemcy zupełnie zreorientowały swoją politykę energetyczną na źródła odnawialne. To jest pierwszy argument przeciwko, tak? To, że tego rodzaju działania ze strony inwestorów zagranicznych uniemożliwiają państwom reorientację swojej polityki regulacyjnej. Drugi argument dotyczy tego, że, no i to jest rzeczywiście dosyć mocny argument, że ISDS dyskryminuje przedsiębiorców krajowych, tak? Ponieważ to jest instrument, który przysługuje tylko inwestorom zagranicznym, natomiast inwestorzy krajowi mogą, jeżeli mają problem z państwem, z władzami państwa, tylko wnieść sprawę do sądu krajowego. To jest drugi argument. Kolejna kwestia, i tutaj też jest całkiem sporo prawdy w zarzutach, że te sprawy przed sądami arbitrażowymi są prowadzone przez arbitrów, którzy działają jako eksperci. To chyba nie jest szczególnie duży problem, ale że instytucjonalizacja tego ich działania, jak każdego sądu arbitrażowego, jest bardzo niewielka. Pole do manewru, jakby pole do oceny ze strony tych arbitrów jest bardzo duże. Co ktoś nawet ocenił to w ten sposób, że powoduje, że arbitrzy są bardziej skłonni przyznawać rację inwestorom niż państwu w sporach. Tak? Czyli ta mała instytucjonalizacja, taki jest tutaj argument, powoduje problem z niezależnością i niezawisłością działania arbitrów. Kolejna kwestia, na którą się zwraca uwagę, w której rzeczywiście jest całkiem sporo prawdy, chociaż jest też jakby druga strona medalu, o której za chwilę, to, że te postępowania mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje finansowe dla Skarbu Państwa. I tutaj polski przykład jest idealny. Chodzi oczywiście o postępowanie Eureko przeciwko Skarbowi Państwa, które się tam skończyło parę lat temu, a którego istotą było to, jakby którego powodem, do którego było to, że Skarb Państwa nie dotrzymał obietnicy, danej Holendrom obietnicy, przekazania im dodatkowych 21% udziałów w PZU po tym, jak już Holendrzy mieli 33%, czyli tak naprawdę chodziło o pakiet kontrolny. Ten spór został przegrany przez Skarb Państwa, polski Skarb Państwa, który musiał wypłacić Holendrom no, grubo ponad 7 miliardów odszkodowania. Nie zostało to uczynione wprost, nie zostało to uczynione ze Skarbu Państwa, tylko taką okrężną drogą wypłacono Holendrom po prostu dywidendę z PZU, taką olbrzymią. No i wreszcie ostatni argument przeciwko tej klauzuli to polityka Australii. W 2011 roku rząd publicznie ogłosił, że nie będzie podpisywał umów handlowych, jeżeli będą zawierały klauzulę ISDS. I teraz to są oczywiście argumenty, które w każdym z tych argumentów co najmniej jest ziarno prawdy, a w niektórych nawet więcej. Na pewno ta kwestia instytucjonalizacji samego postępowania arbitrażowego to jest słaba strona tego, co do tej pory było zawarte w klauzulach ISDS, ale trzeba przyznać, że w dużej mierze pod presją opinii publicznej Komisja Europejska tydzień temu dosłownie zaproponowała zmianę sposobu funkcjonowania takich sądów arbitrażowych powoływanych na podstawie ISDS w taki sposób, ażeby właśnie tą instytucjonalizację wyraźnie zwiększyć. To jest bardzo dobry kierunek, to jest rzeczywiście coś, co wychodzi naprzeciw potrzebom, które ewidentnie tutaj istniały. Rzeczywiście też, to trzeba wyraźnie podkreślić, rzeczywiście też sądy arbitrażowe działają na podstawie klauzul, które no siłą rzeczy mają charakter generalny. One często sprowadzają się do takich określeń jak pośrednie wywłaszczenie na przykład, prawda, albo nieuczciwe i niesprawiedliwe
traktowanie. Jeżeli klauzula, taka klauzula nie zostanie w żaden sposób doprecyzowana, to arbitrowi pozostawia to olbrzymie po prostu pole, olbrzymi luz decyzyjny, tak to bym powiedział. Przy czym widoczny jest też jakby taki postęp polegający na uszczegóławianiu tego, co należy rozumieć przez te poszczególne klauzule. A one, i to się, na to się mało zwraca uwaga, a one, i to warto chyba podkreślić też, jako kontrargument wobec tych wszystkich argumentów, o których mówiłem wcześniej. Te klauzule nie mają zmierzać do tego, tak, takie klauzule jak pośrednie wywłaszczenie, nieuczciwe i niesprawiedliwe traktowanie, żeby pozbawić państwo możliwości prowadzenia działalności regulacyjnej, tylko żeby nie miała miejsca taka sytuacja, jak prawdę mówiąc miała miejsce w przypadku Eureko, że jeden rząd składa jakąś obietnicę inwestorowi, inwestor ponosi nakłady, żeby prowadzić działalność, przychodzi następny rząd i mówi, nas to nie interesuje, ponieśliście koszty, w związku z tym no to jest wasz problem. Zresztą akurat ten przypadek Eureko, ja myślę, że on był dosyć pouczający. On pokazał też tą dobrą stronę tego rodzaju klauzul, bo od kiedy Skarb Państwa okazało się, że musi wypłacić inwestorowi tą kwotę, to wyraźnie bardziej zwraca uwagę na to, co obiecuje, a jak już coś obieca, to zwraca uwagę na to, żeby dotrzymać tych obietnic. Czyli jakby klimat inwestycyjny to jest jakby pośrednia konsekwencja, ale jest to konsekwencja ISDS. Ten klimat inwestycyjny się poprawia. Zresztą akurat Australia, to też jako kontrargument, wycofanie się Australii ze stosowania tego rodzaju klauzul jest o tyle zabawne, że Australia nigdy nie została, nigdy przeciwko Australii nie został wytoczony pozew przez jakiegokolwiek inwestora przed Trybunał Arbitrażowy. To znaczy oczywiście inwestorzy mieli problemy, ci zewnętrzni, zagraniczni, mieli problemy z władzą wykonawczą, ale jak mieli problem z władzą wykonawczą i obietnicami władzy wykonawczej, to szli do australijskich sądów, ponieważ wierzyli w bezstronność australijskich sądów. Także wycofanie się akurat Australii z podpisywania umów z tego rodzaju klauzulą jest o tyle jakby nieistotne, że wszystkie państwa, które chcą negocjować z Australią tego rodzaju porozumienia, się będą na to godziły, ponieważ oni wiedzą, że no, to jest akurat w przypadku porozumień z Australią martwy przepis. Natomiast gdy chodzi o relacje z Unią Europejską, no to jest inaczej, tak? Zwłaszcza gdy chodzi o inwestycje w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Węgry na przykład, to niekoniecznie jest Australia, gdy chodzi o dochowywanie obietnic składanych inwestorom. Także tyle, gdy chodzi o klauzulę ISDS. Kolejne dwie dziedziny, które nie budzą tylu emocji, co ISDS, ale o których warto wspomnieć, bo występują tutaj takie, bym powiedział, wewnętrzne blokady, jak w przypadku kilku kwestii, o których już wcześniej mówiliśmy, na przykład to bezpieczeństwo żywności, to konkurencja i własność intelektualna plus oznaczenia geograficzne, które tak naprawdę one w tytule zostały wyodrębnione, no bo tak to zrobiono w rozdziale negocjacyjnym, ale to oznaczenia geograficzne to element własności intelektualnej. Mówię, że tutaj są blokady ze względu na to, że niby reguły konkurencji po dwóch stronach Atlantyku są takie same, ale one w szczegółach bardzo się od siebie różnią. I od wielu, wręcz dziesięcioleci istnieje taka, bym powiedział, wymiana myśli na temat tego, jak powinno być skonstruowane prawo konkurencji, czyli te systemy jakoś na siebie oddziaływują, one się przenikają, ale one na tyle wyraźnie się od siebie różnią, że taki instrument jak TTIP w bardzo niewielkim stopniu może zrobić coś więcej niż osiągnięto do tej pory. To znaczy różne logiki, tak jak w przypadku bezpieczeństwa żywności, te różne logiki działania polityki regulacyjnej w tym obszarze, w dziedzinie konkurencji, zostaną utrzymane. Pewnie trochę w niektórych dziedzinach, w niektórych takich podobszarach Europejczycy skorzystają z doświadczeń amerykańskich, może jeszcze bardziej Amerykanie z doświadczeń europejskich, no ale te podstawowe rozbieżności konstrukcyjne pozostaną, co zmniejsza pole do jakby synchronizacji w wyniku funkcjonowania takiego porozumienia. W przypadku własności intelektualnej jest podobnie, to znaczy system patentowy europejski i amerykański niby takie same, ale w praktyce działają zupełnie, no może nie zupełnie, ale wyraźnie inaczej. Więc tutaj też zbyt dużego pola do synchronizacji nie ma. Zresztą podobnie dosyć wyraźnie w praktyce różni się amerykańska polityka dotycząca znaków towarowych i też trudno się w tej dziedzinie spodziewać jakichś nie wiadomo jakich przełomowych zmian. Gdy chodzi o prawo autorskie z kolei, czyli inną taką domenę
własności intelektualnej, to negocjatorzy z góry powiedzieli, że tego nie negocjujemy, a powiedzieli to z takich względów, bym powiedział, oportunistycznych, ponieważ jak kilka lat temu negocjowana była akta, to się okazało, że zrobiła się olbrzymia zawierucha polityczna wokół właśnie praw autorskich, więc z góry negocjatorzy woleli zastrzec, że tego nie negocjujemy, żeby nie wywrócić całych negocjacji przez wprowadzenie właśnie takiego, bym powiedział, konia trojańskiego do tych negocjacji. Jak się te obszary takie, gdzie integracja jest utrudniona, wyłączy, to na dobrą sprawę zostają ograniczenia geograficzne i tutaj rzeczywiście można się spodziewać, że Europejczycy ugrają coś u Amerykanów, ponieważ oznaczenia geograficzne to jest takie prawo sui generis, które istnieje w Europie, ale go nie ma w Stanach Zjednoczonych. Ono ma chronić na przykład, nie wiem, sery mozzarella, sery feta, prawda? To, że tylko sery produkowane w pewnych miejscach mogą nosić taką nazwę, tak? Czy jakaś tam szynka parmeńska. W Stanach Zjednoczonych nie ma takiego sui generis prawa, co oznacza, że te produkty oczywiście nie są w taki sposób chronione jak w Europie. Co więcej, każdy sobie może zastrzec znak towarowy, na przykład mozzarella, prawda? I potem produkty z Europy mają problem z dotarciem tam na ten właśnie rynek. Można się spodziewać dlatego, że Europejczykom udało się to wynegocjować na przykład z Kanadyjczykami w tym porozumieniu, które teraz zostało wynegocjowane, że europejskie reguły oznaczeń geograficznych będą respektowane właśnie po drugiej stronie, co rzeczywiście będzie oznaczało dosyć istotną zmianę, ale zmianę dotyczącą właśnie tylko oznaczeń geograficznych. No i dochodzimy do końca. To jest ostatni rozdział ostatniego działu. Dochodzimy do końca tej drugiej części wykładu, który miał Państwu pokazać, co jest negocjowane i jakie problemy się z tym wiążą. Rozstrzyganie sporów pomiędzy rządami to jest jeden z tych mniej problematycznych wątków, zupełnie inaczej niż rozstrzyganie sporów między inwestorem a rządem. Bo tutaj tak na dobrą sprawę chodzi o to, żeby podnieść trochę standard w porównaniu z tym, co wynika z modelu WTO. Poprzez, i tutaj kilka kwestii, po pierwsze określenie wymogów wobec arbitrów, którzy są powoływani do rozwiązywania sporów, ale sporów między państwami, to po pierwsze. Po drugie, wprowadzenie zasady publicznego charakteru rozprawy. Po trzecie, wprowadzenie udziału instytucji pozarządowych na zasadzie interwenienta do postępowania. No i wreszcie czwarta kwestia, dostęp do dokumentów w sprawie. No to są wszystko jakby zmiany, które są bardzo sensowne, racjonalne. I one rzeczywiście poprawią funkcjonowanie systemu rozstrzygania sporów. Można sobie tylko życzyć, żeby tego rodzaju innowacje też były wprowadzane do postępowania arbitrażowego w tych sporach pomiędzy inwestorem a państwami. Zresztą prawdę mówiąc, właśnie to, co Komisja Europejska opublikowała tydzień temu, idzie dokładnie w tym kierunku. Tyle, gdy chodzi o treść. I teraz coś w rodzaju podsumowania, tak? To znaczy ostatnia część wykładu, ta dotycząca korzyści i kosztów. No, niektórzy wyliczają, że korzyści będą olbrzymie. Po części na pewno tak będzie. Prezes BMW na przykład, Norbert Reithofer, ostatnio wyliczył, że sam niemiecki przemysł samochodowy będzie w stanie zyskać, tak, czyli zaoszczędzić, innymi słowy, miliard euro oszczędności jedynie na zniesieniu taryf na samochody, to co Państwo widzieliście wcześniej w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Wyliczenie globalnych korzyści, jakie mają być spowodowane wejściem w życie tego porozumienia, zostało przez Komisję Europejską zlecone brytyjskiemu think tankowi Center for Economic Policy Research. To jest bardzo dobry, rzeczywiście, bardzo taki profesjonalny centrum analityczne, ekonomiczne z Londynu, który w marcu 2013 roku, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, wyliczył, opublikował raport, tak ten raport wygląda, opublikował raport, z którego wynika, że Unia Europejska na tym porozumieniu zyska 119 miliardów euro rocznie, Stany Zjednoczone trochę mniej, bo 95 miliardów, i że to zwiększy rocznie, tak, mówimy o zyskach rocznych, co ma zwiększyć rozporządzalny dochód europejskiej rodziny, i tutaj też to wyliczono, o 545 euro rocznie. Eksport do Unii Europejskiej Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych ma wzrosnąć o 28%, to jest 187 miliardów euro i oczywiście równolegle napędzić też obrót z innymi państwami. Teraz
CEPR to jest rzeczywiście bardzo dobry, profesjonalny ośrodek. Trudno mu tutaj zarzucać stronniczość, przy czym ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na dwie kwestie. Jedną, która pokazuje, że wyliczenia tego rodzaju mogą się mijać z prawdą i to bardzo mocno. A druga kwestia, na którą chciałbym Państwa uwagę zwrócić, to jakby ciemna strona tych korzyści, bo taka ciemna strona, prawdę mówiąc, też gdzieś tam w tle jest. Zacznijmy od tej niepewności co do wyliczeń, tak to ujmę. Jest takie powiedzenie, bardzo lubię to powiedzenie, ono jest przypisywane duńskiemu fizykowi Nilsowi Borowi i ono mówi, że przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy chodzi o przyszłość. I to bardzo dobrze chyba oddaje istotę tych wątpliwości, tych problemów z tego rodzaju wyliczeniami. Musimy pamiętać o tym, że CEPR opublikował swój raport, zanim rozpoczęły się negocjacje. My teraz po 2 latach nie wiemy, co będzie w tym porozumieniu. Tak? A to, co Państwu przekazywałem do tej pory, świadczy o tym, że są różnego rodzaju blokady, różnego rodzaju problemy, które dalej będą istniały. Być może one się nawet będą potęgowały. Tak? Właśnie chyba w piątek Grecy zapowiedzieli, że jeżeli by się okazało, bo to jest pewna wątpliwość, czy tego rodzaju umowy, to są tak zwane umowy mieszane, jeżeli by się okazało, że porozumienie z Kanadą jest właśnie umową mieszaną, to oni zamierzają zawetować tą umowę. Tak? Czyli jest jakby wiele, nie będę jakby rozwijał tego dlaczego, to akurat nie ma znaczenia, ale jest jakby doza niepewności, tak długo jak trwają negocjacje, a nawet po zakończeniu negocjacji, co będzie w takim porozumieniu i czy ono w ogóle wejdzie w życie, jest olbrzymia. Czyli nie można jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji określać, jakie będą korzyści. Tego się po prostu nie da wyliczyć. Nie wiadomo też, jak długo będą trwały negocjacje. Ja Państwu na samym początku powiedziałem, że w 2008 roku do Pacyfiku 4 akces zgłosiły Stany Zjednoczone. Te negocjacje dalej trwają. TTP jeszcze nie zostało podpisane. Tak? Minęło już grubo ponad 5 lat. Kiedy rozpoczynały się negocjacje w 2013 roku, Mike Froman, który jest głównym negocjatorem po stronie amerykańskiej, używając takiej typowo amerykańskiej konwencji, powiedział, że on by chciał dojechać do końca tych negocjacji na jednym baku. To znaczy, że on by chciał zakończyć te negocjacje do końca kadencji prezydenta Obamy. No ale kadencja prezydenta Obamy kończy się w przyszłym roku, a my dalej jesteśmy, gdy chodzi o TTIP, na relatywnie wczesnym etapie negocjacji. Wiemy o tym, ponieważ po każdej rundzie negocjacyjnej, a ich się odbyło do tej pory 9, Komisja Europejska publikuje informacje na temat tego, co było negocjowane. To jest coś niespotykanego wcześniej, ale dzięki temu, że ma to miejsce, to my wiemy, że na dobrą sprawę w większości tych rozdziałów negocjacje są na bardzo wczesnym etapie. Czyli w zasadzie nie ma szans dojechać na tym jednym baku, tak jakby chciał Froman, chociaż ja akurat go rozumiem, że on by chciał na tym jednym baku dojechać, bo nie wiadomo, czy Hillary Clinton będzie następnym prezydentem, nie wiadomo nawet jak będzie, to nie wiadomo, czy on będzie głównym negocjatorem, więc splendor za zawarcie tego porozumienia bardzo prawdopodobne, że spadnie na kogoś innego. Ale ja mówię o tym wszystkim dlatego, że jest bardzo duża doza niepewności co do tego, jakie ostatecznie będzie to porozumienie, czyli w jaki sposób ono będzie oddziaływało na handel pomiędzy państwami członkowskimi. Ale przy tych wszystkich zastrzeżeniach jest pewne, przynajmniej tak długo jak istnieje strefa euro, że tak długo jak istnieje strefa euro, eksport z Europy do Stanów Zjednoczonych będzie rósł. Nadwyżka handlowa w handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi będzie rosła. Tyle, że to wynika nie z tego, że będzie podpisane to porozumienie, ponieważ ta nadwyżka rośnie od 2009 roku ze względów, które nie mają związku z negocjacjami TTIP i ona będzie rosła również ze względu na to, co nie ma związku bezpośredniego z TTIP. Ta nadwyżka, czy sposób rośnięcia tej nadwyżki, można powiedzieć, że jest dla Europejczyków korzystny, no bo ekonomiści się spierają co do wad i zalet nadwyżki w bilansie handlowym, ale ostatecznie lepiej ją mieć niż jej nie mieć, prawda? Czyli to, że ta nadwyżka jest i że ona będzie rosła, to samo w sobie nie jest niczym złym.
Ale i tutaj pojawia się ta ciemna strona, wtedy moja druga uwaga, ale jest to trochę gorzej, jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób ta nadwyżka handlowa, ta nadwyżka w bilansie handlowym powstaje, ponieważ ona wynika z, bym powiedział, takiego turbodoładowania, jakie mają gospodarki północy strefy euro ze względu na to, co się dzieje w strefie euro i ze względu na to, że relatywnie dla nich euro jest wyraźnie niedowartościowane. Jeszcze na dodatek polityka luzowania ilościowego, która rozpoczęła się w styczniu tego roku, powoduje, że euro jest jeszcze dodatkowo osłabiane, co jeszcze bardziej powoduje, że te eksportowe gospodarki stają się konkurencyjne i one jeszcze więcej będą siłą rzeczy eksportowały. No i w tym, można powiedzieć, nie ma nic złego, tylko jest jeszcze rewers tej sytuacji. To znaczy ta nadwyżka w bilansie handlowym powstaje nie tylko dlatego, że północ eksportuje coraz więcej, ale że południe, które tradycyjnie importowało dużo, importuje mało ze względu na mizerię gospodarczą, która tam jest. Czyli relatywnie bardzo szybko rozwija się północ strefy euro i to może nie odbywa się kosztem, ale każdy kolejny rok rozwoju strefy, północy strefy euro powoduje, pokazuje, że południe strefy euro absolutnie nie jest w stanie nawiązać jakiejkolwiek współpracy takiej gospodarczej. I teraz z naszej perspektywy, perspektywy Polski, ze względu na to, jak mocno sprzężona już jest, tak bym powiedział fenomenalnie wręcz, sprzężona jest polska gospodarka z tymi gospodarkami eksportującymi, gospodarkami Europy Północnej, możemy powiedzieć, że no cóż, my jesteśmy w grupie, jakby w lidze, może nie w lidze, tak, ale jesteśmy w jednym zespole w tymi z północy, w związku z tym, jak im się eksport będzie nakręcał, to nam się też ten eksport będzie nakręcał. I rzeczywiście tak będzie, przynajmniej tak długo, jak polska gospodarka będzie konkurencyjna cenowo, no bo to jest gospodarka, która swoją konkurencyjność opiera właśnie na niskich kosztach. Ale patrząc na to, jakby z szerszej perspektywy, to jest to proces niepokojący, przy czym ja zastrzegam, to nie TTIP jest niepokojące, tak? To niepokojące są te inne zjawiska, które będą determinowały korzyści i koszty wynikające z udrożnienia handlu ze Stanami Zjednoczonymi. To jest niepokojące ze względu na to, że te wyliczenia, które Państwu pokazywałem, tak, nawet jeżeli to będzie nadwyżka 128 miliardów, bo jest bardzo prawdopodobne, że ona będzie większa, tylko nie wiem, 150 miliardów, nie rozłoży się równomiernie w Europie. Tak? Ona trafi na północ, z niej bardzo niewiele trafi na południe. To jest pierwszy taki proces, który jest niepokojący, ale on nie ma związku, jeszcze raz powtarzam, z TTIP. On ma związek z błędami polityk gospodarczych popełnianymi w Europie, na właściwie każdym szczeblu, zwłaszcza w strefie euro, polityki makroekonomicznej, polityki przemysłowej, polityk społecznych. Zresztą też to wyliczenie 545 euro rozporządzalne w zwiększony dochód rodziny to też jest średni wzrost, prawda? Widzimy, jak działa globalizacja, zresztą konkurencja tak działa, to jest jakby naturalna konsekwencja istnienia konkurencji. Część ze społeczeństwa uzyska 5 euro więcej, część 10 euro, część 15, niektórzy 10 tysięcy. Natomiast rolą prawidłowo działających właśnie polityk gospodarczych, polityk społecznych jest nawet nie to, żeby zabierać tym, którzy zyskują więcej, tylko żeby jakby motywować tych, którzy mogą zyskać na tej konkurencji tylko 5 czy 10 euro w obecnej sytuacji, żeby zyskali na tym więcej. A te polityki nie działają, tak? I one nie działają. To, co jest w związku z tym takie, co ostatecznie będzie determinowało zyski i koszty, rozłożenie tych zysków i kosztów z TTIP, to będzie bardzo wyraźnie nie umiejętność negocjowania, zdolności negocjacyjnej europejskich negocjatorów, tylko zdolność decydentów, zwłaszcza tych decydentów w strefie euro, do trwałego przezwyciężenia kryzysu, który tam ma miejsce. A to, co teraz widzimy, to, że tej zdolności nie ma. To znaczy to, że nie ma teraz kryzysu w strefie euro, wynika z takiej pewnej fikcji przykrycia tego kryzysu, takim kocem przez Europejski Bank Centralny, ale ten kryzys tam dalej w środku buzuje. I jednym z czynników, który najprawdopodobniej doprowadzi do tego, że on powróci, będzie może nawet nie TTIP, ale tego rodzaju procesy globalne. Oczywiście ten kryzys to jest temat na następny wykład. Ja już kończę, ale jakby podsumowując, zwracam Państwa uwagę na to, że jak się liczy korzyści i koszty tego rodzaju porozumienia, to na ogół się
jakby siłą rzeczy zapomina o tym, że one będą determinowane kwestiami, które nie są negocjowane w ramach tego porozumienia. One będą determinowane tym, na ile elastyczne, sprawne i konkurencyjne będą rynki poszczególnych państw. A na to porozumienie nie ma wpływu. Komisja Europejska nie ma wpływu, chociaż prawdę mówiąc jakiś tam by mogła mieć, ale nie chce mieć, na krajowe polityki społeczne, które determinują konkurencyjność, krajowe polityki gospodarcze, które determinują konkurencyjność. Wiele się słyszy o tym, że ma komisja, ale w praktyce ona dalej nie ma wpływu na te polityki, nie ma wpływu na krajowe polityki przemysłowe, więc brak tych polityk, brak tej otoczki, bym powiedział, wokół tego rodzaju porozumień powoduje, że obrót handlowy, który niewątpliwie wzrośnie w wyniku podpisania tego rodzaju porozumienia, będzie miał też negatywne konsekwencje. To nie będą konsekwencje wynikające z tego porozumienia. To będą konsekwencje wynikające z błędów polityk krajowych, czy też błędów polityk na poziomie Unii Europejskiej. To tyle z mojej strony. Przynajmniej na teraz. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Nie, proszę siedzieć, ja też zresztą za chwilę siądę. Bardzo dziękujemy. Proszę państwa, no wreszcie dowiedzieliśmy się całościowo, co to znaczy TTIP i co z tego wynika. Zwrócę uwagę na to, że w dyskusjach dotychczasowych przynajmniej ja jako odbiorca miałem wrażenie, że no, uwaga piszących koncentrowała się na wybranych niektórych tylko punktach, rzeczywiście spornych, jak wynika z dzisiejszego wystąpienia, ale nie mieliśmy tego obrazu pełnego, przynajmniej co do genezy treści i co z tego wynika. Dla mnie szalenie interesujące były te uwagi na temat etapu, na jakim się teraz znajdujemy w tych negocjacjach. Wynika z tego, że nie mamy się z czego cieszyć, nie mamy się czego bać w najbliższych pewnie latach. Ale nie chcę przedłużać tego mojego komentarza. Potem być może zabiorę głos w dyskusji, którą niniejszym, czyli dyskusję otwieram. Proszę uprzejmie o zgłaszanie się. Pan prezes Andrzej Rzepliński. Dla mnie szalenie ciekawy jest to, jak pan profesor widzi background tego procesu, który się zaczął kilka lat temu i który będzie pewnie trwał jeszcze wiele lat. Bo rozumiem, że tak kiedy pan profesor mówił o tej podobnej umowie na Pacyfiku, For Pacific czy Pacific 4, to można powiedzieć, że zaczęły się tworzyć takie wielkie płyty tektoniczne, co jest powiązane z paroma wielkimi procesami gospodarczymi i społecznymi, kulturowymi również. I jak pan sądzi, czy to, że Unia ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęły negocjacje, to wynikało z natury rzeczy, bo z kim Stany i z kim Unia ma negocjować stworzenie takiej płyty, jak nie ze sobą? I czy rzeczywiście, jeżeli tak, to czym to było motywowane? Czy bliskością kulturową, tym, że w dalszym ciągu są to wielkie gospodarki, bardzo kreatywne, tworzące towary, różnego typu towary, najwyższej jakości. Czy tym backgroundem była bliskość strategiczna w relacji, czy raczej w kontrze do Chin i też do Indii? I w związku z tym mam pytanie, czy w ogóle było rozważane, że taką płytę tektoniczną stworzymy z Indiami czy z Chinami, które geograficznie są dalej i pod innymi względami, ale czy to w ogóle było rozważane, czy w świadomości tych, którzy o tym myśleli, czy pisali jakoś, z założenia przyjmuje się, że India i Chiny nigdy nie stworzą jednej płyty, że prędzej czy później te napięcia między nimi będą rosły.
I wobec tego to one będą poszukiwały jako słabszy partner w tym, co się ma tworzyć w tej wielkiej umowie, która trudno powiedzieć, jak silne ma poparcie. Na razie są bardzo silni ci, którzy są przeciwni. Zebrali 3 miliony podpisów, co w relacji do liczby ludności w Unii Europejskiej jest nic, ale oni są bardzo głośni. Czy ci, którzy mają pieniądze i władzę, ich siła będzie silniejsza niż, nie wiem, nawet 20 milionów podpisów i akcje typu podskakiwanie na placach miast, jak to było w przypadku ACTA, rozwalą to, co się próbuje stworzyć? Czy też potrzeba stworzenia takiej mega Unii czy meta Unii będzie silniejsza i zignorowane zostaną ewentualne wyraźne, ale jednak mniejszościowe opory przeciwko tej umowie? Dziękuję bardzo. Umówiliśmy się z panem profesorem, że odpowie zbiorczo, być może jakoś grupując poszczególne zagadnienia. Tutaj zgłaszał się pan prezes Goliszewski. A, pan prezes, tam pan prezes. Dziękuję bardzo. Jak zabrał głos aktualny prezes, to wypada, żeby zabrał głos były prezes, prawda? Ja to, no jest to bardzo ciekawy wykład, ale jakby widzę te sprawy w takiej kolejności od końca, to znaczy ogólne zjawiska związane z globalizacją i zjawiska w gospodarce światowej związane z kryzysem gospodarczym i z rynkami finansowymi, które wywołały ten kryzys, powodują próby rozwiązywania tych problemów poprzez globalizację, która ma, prawda, swoje blaski i cienie. W tej globalizacji oczywiście są jeszcze inne państwa, to nie zostały wymienione, nie wiem, czy ze względów nie tylko są Chiny, prawda, Indie, ale jeszcze inne. I jest kwestia, jak na tym tle się przedstawia ten wysiłek, prawda, połączenia gospodarki amerykańskiej z Unią Europejską. Ale druga sprawa to jest to, co było na końcu, to są korzyści, prawda? Korzyści i koszty, tak? To jest ważne, jak się działa według teorii organizacji i zdrowego rozsądku, że zaczynamy od korzyści i kosztów. No te korzyści są dość problematyczne, tak? To znaczy ja to celowo wyostrzam, ale jeżeli rodzina europejska może mniej więcej zyskać 500 euro, tak? Rodzina europejska czteroosobowa rocznie, to nie są to. Natomiast jakie są zagrożenia wtedy, prawda? Bardzo poważne. Nie wchodzę, te szacunki są inne. No, zagrożenia są bardzo poważne i tutaj się otwiera pole dla Trybunału Konstytucyjnego. Jednak ta kolejna Unia, no jesteśmy w Unii Europejskiej, myśmy badali konstytucyjność wejścia Polski do Unii Europejskiej i w postaci traktatu akcesyjnego i traktatu lizbońskiego, prawda, stwierdzaliśmy zgodność z konstytucją, no jakby wchodzi dalsze związki, które no, niewątpliwie będą miały wpływ na ograniczenie, być może w dobrym kierunku, suwerenności poszczególnych państw, no i także w jakimś sensie także suwerenności Unii Europejskiej, bo ona jednak w ramach dotychczasowych rozwiązań ma to swoje pewną integralność. I tutaj te wszystkie rzeczy, które pan profesor poruszył, to znaczy ile tutaj rzeczy, niezależnie czy dojdzie do podpisania, to zmusza nas do przemyśleń, ile tu rzeczy musi być porównanych. Tak? Skoro gospodarka amerykańska opiera się na liberalizmie gospodarczym, ja upraszczam, prawda? Czy można powiedzieć kapitalizmie amerykańskim, a gospodarka europejska niekoniecznie, zwłaszcza państwa skandynawskie, nie darmo ta komisarz to poruszyła, bo wiadomo, że ten model rynkowy jest inny, skandynawski, to jest ogromna ilość rzeczy do uzgodnienia. One mają zahaczenie w konstytucji. Ja nie będę mówił u nas, no, prawda, co jest zapisane na temat gospodarki w konstytucji, nie będę przypominał, jakie jest orzecznictwo. Kwestia, to co napisane zostało, przepisów, prawda, no, to jest kwestia tej suwerenności w zakresie stanowienia prawa, prawda. Oczywiście trzeba by przewartościować wiele rzeczy, nie tylko z ochrony środowiska czy ochrony socjalnej, która wiadomo, że w Stanach jest znacznie niższa i w związku z tym koszty pracy są niższe, tak. Dopiero przyszła Obamie, nie udały się pewne reformy. Przyszła być może prezydent Clinton zapowiada pewne reformy w kierunku bardziej socjalizacji, że tak można powiedzieć, Ameryki.
A więc tutaj powstaje kwestie związane z suwerennością i systemem, mówiąc krótko, wartości. Że ten traktat daje zyski, tak, pewne ekonomiczne, no ale przepraszam bardzo, dla konstytucjonalisty zysk nie jest jedyną wartością. W konstytucji mamy cały system bardzo poważnych wartości innych, które nie będę tu wymieniał, na czele suwerennością. W związku z tym, no, rozstrzyganie sporów, no to oczywiście jako sędzia nie bardzo lubię arbitraż, prawda, bo nie ma gwarancji tych, które ma władza sądownicza, tak, niezawisłości, niezależności, dopiero się próbuje je stworzyć. Być może wzorcem by były dobre Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykanie, jak wiadomo, sądów międzynarodowych zaś się w większości nie uznają, prawda, zgodnie z ich konstytucją, że zawsze konstytucja ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi prawami, ale powstaje także kwestia, no, związana znowu z wartością, że nie tylko ograniczeniem państw co do polityki gospodarczej, tworzenia prawa gospodarczego, prawda, ale także związane z rozstrzyganiem sporu. Mówiąc krótko, jakby, prawda, gdyby o tym też mówić, warto by było zacząć, reasumując, od tego, jakim miejsce jest w tej chwili świat, jakie zjawiska pozytywne i bardzo niebezpieczne niesie globalizacja. Jak wiadomo, są i poglądy filozoficzne, i ruchy społeczne, które mocno krytykują. Potem przejść do tych spraw związanych właśnie z próbą jednak unormowania pewnych korzyści ekonomicznych, które może to przenieść, chociaż oczywiście tych porozumień jest w świecie więcej, bo pan profesor nie wszystkie wymienił, ale są jeszcze inne, prawda? Być może i Chiny mają porozumienie, tak, i jakieś tam tworzą, nie wiem, co z tego wynika, tak, Chiny, prawda, Rosja, tak, wiem, że Afryka Południowa, Brazylia, jest próba, jak to wszystko na tym tle wygląda, te działania światowe i jak na końcu się mieści to w wartościach zakorzenionych w konstytucji, która zgodziła się nasza na integrację z Unią Europejską, ale tu następuje dalsza integracja świata. Czy rzeczywiście w kierunku ochrony wszystkich wartości, czy tylko wartości ekonomicznych polegającej na ułatwieniu generacji zysków. To tyle może. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj pan prezes się zgłaszał i tutaj głos, tam następne, tutaj kilka głosów będzie z tej strony. Jedno pytanie w czterech aspektach. Goliszewski, BCC. Szanse i zagrożenia. Szanse i zagrożenia dla sytuacji związanej z naszą geopolityczną pozycją, zwłaszcza w kontekście wojny ukraińsko-rosyjskiej. Dwa, szanse i zagrożenia dla naszego państwa jako instytucji, szanse i zagrożenia dla naszego wymiaru sprawiedliwości, oraz szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla polskiej gospodarki. Plus wskazanie, jak dzisiaj powinna zachowywać się wobec tych negocjacji nasze państwo, czyli przedstawiciele naszego rządu w Brukseli. Dziękuję. Tutaj było kilka zgłoszeń. Przemysław Ruchlicki, Krajowa Izba Gospodarcza. Panie profesorze, przede wszystkim dziękuję. Tak jak od roku się zajmuję tematyką TTIP, to był to chyba pierwsze wystąpienie, jakie słyszałem, które całościowo dotyka tego tematu i w miarę sensownie tłumaczy niewyrywkowo pewne zagadnienia. Podczas tego słowa sensownie. Bardzo dziękuję. Ja chyba bardziej prosiłbym o opinię, bo na przykład jeżeli chodzi o ESDS, już słyszałem, że ma to być na przykład arbitraż dwuinstancyjny. I teraz pytanie, czy mógłby pan, czy wie pan może, czy już wiadomo trochę więcej, jak dokładnie ta zinstytucjonalizowanie ESDS-u ma wyglądać? To oczywiście też jest gdybanie. Druga rzecz. Znaczy, na jednym baku to mówią Amerykanie, Komisja Europejska twierdzi, że w tym roku. To też tak woli komentarze. Natomiast pytanie, czy nie szkoda energii na negocjacje TTIP-u w pana ocenie, skoro później on musi być i tak ratyfikowany jako umowa przez wszystkie kraje członkowskie? To znaczy, TTIP stanie się zakładnikiem wewnętrznych polityk Unii Europejskiej. Czy jest w ogóle szansa, żeby uchwalić taką umowę? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jędrzej Inglas, Fundacja Panoptykon. Ja oczywiście reprezentuję tę organizację, która zgłasza pewne zastrzeżenia do samej umowy i my widzimy pewne zagrożenia, chociażby pan wspomniał o ochronie danych osobowych, które oczywiście Komisja Europejska mówi, że nie będzie negocjowała, ale z drugiej strony oczywiście po stronie amerykańskiej słyszymy zupełnie inne głosy. Oczywiście to może być pewna gra negocjacyjna. Ja chciałem się zapytać o jedną konkretną sprawę, bo ze środowisk organizacji pozarządowych my jesteśmy członkiem EDRI, takiej organizacji, która skupia organizacje zajmujące się prawami cyfrowymi. Jest postulat takiej klauzuli, która by chroniła prawa człowieka, która odnosiłaby się do standardów, międzynarodowych standardów praw człowieka. Oczywiście tutaj dotyczących również ochrony prywatności. Taka klauzula miałaby i pomagać przy interpretacji, ale też stawiać pewne mechanizmy gwarancyjne czy mechanizmy oceny realizacji traktatu ze względu na standardy ochrony praw człowieka. Czy dla pana taka klauzula jest pewnym ciekawym rozwiązaniem, słusznym? Czy w ogóle o nim się jakoś mówi? Czy to jest w ogóle kwestia prawa człowieka, TTIP, w ogóle dwa różne bieguny? Dziękuję bardzo. Tutaj jest. I tam. Dzień dobry, Aleksander Janiak. Niektórzy mówią o tym porozumieniu, nazywając je ekonomicznym NATO swego rodzaju oczywiście. I chciałem zapytać, jakby pan profesor odniósł się do tego stwierdzenia i w tym kontekście, w nawiązaniu do NATO, jak według pana może to porozumienie wpłynąć na kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza pośrednio i raczej w kontekście długoterminowym i przede wszystkim biorąc pod uwagę to, jaką teraz obecnie prowadzi politykę Federacja Rosyjska. Dziękuję. Dziękuję. Maria Dunin-Wąsowicz, Forum Ruchu Europejskiego. Chciałabym podziękować za wykład i na jedną rzecz drobną zwrócić uwagę, a mianowicie rzeczywiście te koszty i korzyści są wyliczane absolutnie orientacyjne, co słusznie pan podkreślił. Chciałabym jedynie tylko dodać, że one są odliczane dopiero od 2027 roku i w tym sensie one przypominają trochę analizy robione przez Cekiniego przed negocjacjami czy w trakcie negocjacji dotyczącego jednolitego rynku w końcu lat 80. Druga kwestia ISDS-u, bardzo ważna, a mianowicie wspomniał pan o tym, że opinia publiczna i słusznie poprosiła czy zdecydowała o tym, że Komisja Europejska nieco zmieniła swoje podejście generalnie do sposobu negocjowania tej umowy, a w szczególności do kwestii ISDS-u. Tutaj jest dziwna sytuacja, może więcej pan mógłby na ten temat powiedzieć, otóż z danych UNCTAD wynika, iż to Unia Europejska powinna być zainteresowana wprowadzeniem ISDS-u do umowy, ponieważ jakby ISDS-y są warunkowane aktywnością zagraniczną firm danego ugrupowania czy jej podmiotów gospodarczych. A w związku z tym im więcej jest tych zagranicznej działalności podmiotów, tym więcej zaczęły być generowane umowy ISDS-ów. Unia Europejska ma ponad połowę wszystkich umów właśnie z tą klauzulą i 300 pozwów do 2013 roku było z Unii Europejskiej, a 127 tylko ze Stanów. I jeszcze jedna kwestia, tu już pytanie, otóż ta umowa ma mieć charakter living agreement. Czy mógłby pan powiedzieć, w jaki sposób, czy i jak według pana ten charakter umowy determinuje jej szybkość, tempo negocjacji i czy możliwość jakby załatwienia pewnych sporów szybciej, łatwiej? To jest takie generalne pytanie. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, Marcin Kwasowski. Niestety nie mogę wstać, ponieważ noga mi zdrętwiała, więc będę na siedząco tutaj prowadził rozmowę. Ja się zajmuję TTIP-em profesjonalnie ze względu na to, że pracuję w MSZ-cie i się bardzo
mocno przyglądamy tej umowie i po pierwsze chciałem się odnieść do kwestii wyliczeń. I tutaj chciałem zwrócić uwagę, że te wyliczenia nie tylko mają na celu pokazanie, jak będzie wyglądała przyszłość, ale też ma na celu wspomóc podejmowanie decyzji. Raczej ten impact assessment był gotowy w marcu. W czerwcu kraje członkowskie ustalały mandat negocjacyjny. Później chciałem się odnieść do kwestii Australii i ISDS-ów, to znaczy rząd australijski powiedział, że będzie podchodził do tej kwestii on case by case basis i w TPP taka klauzula będzie zawarta i rząd Australii to akceptuje. Później chciałem się odnieść też do kwestii ISDS-ów. To znaczy my musimy jeszcze mieć w pamięci to, że w Polsce obowiązuje nasze dwustronne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi z 90 roku. I jeśli byśmy przyjęli to, co jest na przykład w umowie CETA plus dodatkowe rzeczy, które komisja zapowiedziała w tym tygodniu, wówczas mam wrażenie, że nasza sytuacja by się znacznie poprawiła, zwłaszcza jeśli chodzi o przejrzystość tych postępowań, jeśli chodzi o wybór arbitrów z pewnego katalogu arbitrów, którzy deklarują i są sprawdzane deklaracje braku konfliktu interesów, czy też poprzez bardziej zdefiniowane definicje. Wywłaszczenia, fair and equitable treatment i tak dalej. I ostatnia rzecz, to znaczy chciałem powiedzieć, że i USA i Unia Europejska jakby komunikują, że ta umowa nie jest przeciwko komuś. Ona wypływa głównie z tego, że mamy zastój w rundzie Doha. Nie jest to zawinione ani przez USA, ani przez Unię. Jednocześnie Unia prowadzi negocjacje na przykład FTA z Chinami od 2009 roku. Te negocjacje są w martwym punkcie, ale właśnie głównie ze względu na to, że Indie nie wykazują woli szybszego postępowania. I oprócz tego chciałem zwrócić uwagę, że Unia Europejska prowadzi w tym momencie negocjacje umowy inwestycyjnej z Chinami. I ta umowa ma być pewnego rodzaju probierzem, tak? Jeśli się uda uzyskać faktycznie dobrą umowę, wówczas będzie można pomyśleć o umowie o wolnym handlu z Chinami. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj są tutaj pani, potem pan marszałek Borowski. Tutaj pani, proszę. Dzień dobry, Lidia Raś, Gazeta Prawna. Mam takie pytanie. Pan wspomniał o badaniach przeprowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej. A czy mógłby pan się ustosunkować do badań opublikowanych przez Tufts University? One są zdecydowanie niekorzystne dla TTIP. A drugie pytanie. Kwestia ratyfikowania umowy jest związana z decyzjami parlamentów poszczególnych krajów. A już dzisiaj wiemy, że na przykład Niemcy powiedziały, czy Francja, że nie chcą ratyfikować tej umowy. Co w związku z tym? Dziękuję. Marek Borowski. Ja generalnie nie jestem przeciwny w żaden sposób zmniejszaniu barier handlowych i rozwojowi wymiany handlowej. Wymiana handlowa generalnie sprzyja jednak podnoszeniu dobrobytu tych krajów, które w tej wymianie biorą udział. Choć oczywiście i tutaj nie ma specjalnego znaczenia, czy ktoś jest bardziej rozwinięty, czy mniej rozwinięty. Teoria kosztów komparatywnych już dawno to udowodniła. Natomiast oczywiście w dzisiejszym świecie problem polega na tym, że każdy kraj walczy z bezrobociem u siebie. No i chętnie by eksportował to bezrobocie do kogoś innego. Sposobem na ten eksport są właśnie różnego rodzaju taryfy celne, kontyngenty i tak dalej, które ograniczają konkurencję. Więc mamy wobec tego ileś dziedzin, gdzie
zniesienie czy obniżenie ceł, zniesienie kontyngentów, dopuszczenie do przetargów publicznych, zniesienie albo ułatwienie zdobycia jakichś certyfikatów i tak dalej, i tak dalej, nie powoduje jakichś wielce negatywnych konsekwencji i w związku z tym warto to zrobić. I są takie miejsca i sytuacje, gdzie powoduje. No powiedzmy sobie to, że z Chinami jesteśmy w martwym punkcie, Unia Europejska w rozmowach, no przecież wynika z tego, że są takie towary chińskie, które zabiją kompletnie produkcję w Unii Europejskiej, jeżeli się je dopuści na szeroką skalę i spowodują wzrost bezrobocia. No więc tam zgody nie ma i oczywiście Chińczycy z drugiej strony mają swoje wymagania i swoje oczekiwania. I podobnie jest tutaj. No powiedzmy sobie, w Stanach Zjednoczonych ceny gazu są 3 razy niższe jak u nas, prądu chyba 2 razy i w związku z tym dopuszczenie na przykład towarów, tak bez słowa zupełnie, dopuszczenie towarów stalowych, chemii szklarskich, to jest dla przemysłu europejskiego poważny problem. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że generalnie to jest kierunek naturalny, że trzeba likwidować różnego rodzaju bariery, ale wiadomo, że w tych negocjacjach nie zlikwiduje się wszystkiego i nie zlikwiduje się do końca. I w związku z tym powstaje problem wewnętrzny w Unii Europejskiej, ponieważ jest 28 krajów i na przykład przemysł stalowy jest nierówno rozmieszczony. Tam, gdzie on jest, to ten kraj będzie na to zwracał uwagę. W innych przypadkach inny kraj będzie zwracał uwagę. Dlatego ja powiem szczerze, uważam, że to będzie never ending story, te negocjacje. Gdzieś tam coś się uda zrobić, tylko jeśli się będzie dążyło do podpisania tego w jakiejś dużej skali, to tego się jeszcze bardzo długo nie podpisze. Trzeba się chyba poruszać etapowo. I to jest jeden punkt, przepraszam, że tak długo, drugi już znacznie krócej. Mianowicie, jeżeli chodzi o ochronę inwestycji. No, arbitraż, z kogo on się składa, to są ważne tematy, prawda? Co to za sędziowie, jak dobierani i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze coś. No, jeśli chodzi o sądy, to rzecz nie polega na tym, że powinniśmy mieć dobrych sędziów. Chociaż to oczywiście jest przydatne. Tylko rzecz polega na tym, że musi być jakiś kodeks, według którego ci sędziowie podejmują decyzje. Otóż w sprawie ochrony inwestycji póki co nie ma żadnego kodeksu. Jest powiedziane, że mają być decyzje sprawiedliwe. I teraz jest poważny problem. No jeżeli na przykład rząd niemiecki zadecydował, że zamknie elektrownie atomowe, a właśnie parę lat wcześniej inwestor zagraniczny uruchomił elektrownię atomową, no to on przynajmniej chce mieć zwrot nakładów. Jeżeli ten rząd teraz mówi, nie, ja zamykam ze względów no, różnych, prawda, no, środowiskowych, no, powiedzmy sobie, no to on ma chyba prawo powiedzieć, to jest coś nie w porządku. Z drugiej strony, no nie można z kolei zabronić rządowi podejmowania pewnych decyzji, które mają na celu ochronę środowiska, obywateli i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mówiono o Australii. Australia wprowadziła taką ustawę, która zobowiązywała wszystkich producentów papierosów, żeby paczki były szare i zniechęcające. Prawda? No i Philip Morris stwierdził, że to narusza jego własność intelektualną, bo on ma taki ładny znak. I po prostu ten znak jest istotą jego w ogóle działalności. I sądzą się. Więc jeżeli tu nie będzie jakiegoś kodeksu, który będzie mówił, że no, przykładowo, jeśli się wprowadza coś takiego jak Niemcy, to ci, którzy zainwestowali wcześniej, nie mogąc wiedzieć o tym, mają prawo przynajmniej do zwrotu nakładów minus osiągnięte do tej pory zyski. Prawda? Przykładowo. Bądź jakieś inne jeszcze regulacje, to wtedy będziemy mieli zupełną dowolność w tej sprawie i uważam, że tej części podpisywać po prostu nie należy. Dziękuję. Pan sędzia Marek Kotlinowski i potem pan minister.
Dziękuję bardzo. Panie profesorze, pan był uprzejmy wspomnieć spór między Eureko a rządem polskim. I mam pytanie do pana profesora. Jaka jest pana profesora opinia prywatnie, jeśli chodzi o zakończenie tego sporu? Pan profesor był uprzejmy wspomnieć kwotę 7 miliardów, jeśli chodzi o koszty tej ugody. Natomiast interesuje mnie bardzo opinia pana profesora o zakończeniu tego. Z punktu widzenia naszych interesów tak naprawdę. Dziękuję. Wszystko, co pan powie, może być wykorzystane przeciwko panu. Od samego początku. Zdaję sobie z tego sprawę. Sylweriusz Królek. Panie profesorze, ja chciałem tak zadać pytanie z punktu widzenia interesów obywateli. Oczywiście wycinkowe. Bardzo by mnie interesowała sprawa, czy rzeczywiście można rzucić tutaj hasło nie lękajcie się w odniesieniu do standardu ochrony praw autorskich, które jak wiadomo są inne w Stanach Zjednoczonych i amerykańskie wielkie korporacje skrzętnie tego standardu pilnują, zwłaszcza w kontekście rozwoju nowych technologii, nowych płaszczyzn porozumiewania się, internetu i tak dalej, i tak dalej. Bo tutaj może istnieć bardzo duża rozbieżność między tym, co jest, powiedziałbym, interesem czysto ekonomicznym, zwłaszcza wielkich ponadnarodowych korporacji, a tym, co jest interesem obywateli i co powinno być pewnym elementem jakby standardu ochrony ich praw w tym zakresie. No, tym bardziej również, że inaczej na to mimo wszystko zapatrują się kraje Unii Europejskiej, a inaczej właśnie Stany Zjednoczone. I to jest moje pierwsze pytanie, czy rzeczywiście po prostu umowa ta nie będzie dotyczyła tych zagadnień. Pozostawimy to zupełnie poza przedmiotem regulacji, czy też, tak jak niektórzy sugerują, a takie głosy słychać przecież w mediach, że daniną, jaką będzie musiała w tej sprawie złożyć Europa, będzie właśnie rezygnacja z naszego standardu, takiego właśnie bliższego człowiekowi, bliższego obywatelowi, standardu w zakresie pojmowania praw ochrony własności intelektualnej. I to jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, no tutaj chciałem się dołączyć też do pewnego głosu przedstawiciela Fundacji Panoptykon, pana Niklasa, tylko zapytać o inny detal w zakresie ochrony danych osobowych. Jak wiadomo, przedmiotem kontrowersji między Europą a Stanami, czy jednym z głównych takich obszarów kontrowersji, jest definiowanie prawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dostępu do sądu, jeśli chodzi właśnie o gwarancję, ten dostęp jak rozumiana jako gwarancja ochrony praw obywatelskich właśnie w odniesieniu do prawa do prywatności i danych osobowych. No, jak pan profesor doskonale wie, bo wiem, że pan profesor się w tych sprawach wypowiadał, Stany Zjednoczone po prostu nie gwarantują obywatelom Unii Europejskiej takiego dostępu. I czy my możemy liczyć na to, że ten temat A będzie pominięty w ogóle, czyli po prostu wszyscy zejdą z linii strzału, B zostanie jakoś załatwiony, no i znowu, czy pomyśli właśnie tego, jakby to powiedzieć, standardu europejskiego, który jest wysoki i który się rozwija we właściwym kierunku, czy też raczej będziemy tutaj jakieś takie postawy kapitulanckie, powiedziałbym, prezentować, czyli trochę tak, jak zrobiła Unia Europejska na początku tego wieku, uznając, że bezpieczna zatoka to jest
Znakomity pomysł, prawda, chóry w operze śpiewają, że nic się nie stało, wobec tego nic się nie dzieje, a teraz dochodzimy po, prawda, rewelacjach Snowdena do zupełnie innego punktu widzenia, co zresztą nawet Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dał temu wyraz w zeszłorocznych orzeczeniach, więc widać, że również instytucje unijne dokonują tutaj pewnego zwrotu i bardziej takiej surowej oceny idącej właśnie w kierunku proobywatelskim. I gdyby pan profesor zechciał w tej kwestii jakoś jakby zareagować, rzec słowo, będę bardzo zobowiązany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Nie widzę głosów. Ja mam pytanie takie właśnie natury trochę instytucjonalnej i prawnej. Chodzi o to, kto prowadzi negocjacje po stronie Unii Europejskiej, czy w ramach Komisji Europejskiej jest jakiś zespół. Poza tym, jak są, druga kwestia, jak to być może też pan z MSZ-u też coś dopowie, jaki jest tutaj udział państw członkowskich w tych negocjacjach? I wreszcie to, o czym pan wspomniał i ten wątek się też tutaj pojawiał, nie tak może nazwany w dyskusji, czy to będzie mixed agreement, czy to będzie umowa mieszana, czyli umowa Unii Europejskiej i państw członkowskich ze Stanami Zjednoczonymi, czy to będzie umowa tylko Unii Europejskiej. To oczywiście ma związek, znaczy to będzie wpływać na to, co się tutaj pojawiało w dyskusji, czy poszczególne państwa będą mogły zawetować, prawda? I wreszcie mam pytanie tak inspirowane troszeczkę wypowiedzią pana marszałka Borowskiego. Czy jest możliwe, że w związku z tym no niezwykle szerokim zakresem przedmiotowym tego porozumienia i różnymi trudnościami na drodze do jego zawarcia, czy jest możliwe zawieranie tego porozumienia na raty w jakiś sposób? Czy też no, przewiduje się, że to będzie właśnie takie całościowe, pełne porozumienie? Ponieważ nie widzę dalszych głosów, to może oddamy teraz panu możliwość odpowiedzi. Tak, zapisałem dwie strony pytań. Moje notatki w pierwotnej wersji miały 8 stron, także 1/4 tego, co miałem powiedzieć objętościowo, to państwa pytania. Postaram się odpowiedzieć, nie wiem czy na wszystkie, nie wiem czy któreś mi nie umknął, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Ale krótko. Zacznę nie w kolejności chronologicznej, ponieważ jedna kwestia wydaje mi się szczególnie ważna. Ona dotyczy tego mojego podsumowania, to znaczy tego, czy to porozumienie jest samo w sobie zagrożeniem. To pytanie wiąże się z moim podsumowaniem dotyczącym tego, że tak na dobrą sprawę o tym, jak zadziała to porozumienie, będą decydowały kwestie, które nie są objęte negocjacjami. Będą o tym decydowały polityki krajowe, które nie podlegają negocjacjom. Nie chodzi o politykę konkurencji, nie chodzi o politykę zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, tylko będzie o tym będą decydowały, to będą determinowały działania poszczególnych państw Unii Europejskiej po naszej stronie, gdy chodzi o politykę gospodarczą, gdy chodzi o polityki społeczne, gdy chodzi o politykę przemysłową. Ja tylko zwróciłbym uwagę na jeden z krajów, który ma szansę zyskać bardzo dużo na tym porozumieniu, bo kraje konkurencyjne na zwiększeniu konkurencji zyskają więcej. To ktoś to nazwał gospodarką mega gwiazd i porównał z tym, jak to jest w piłce nożnej, że jak się popatrzy tam 40 lat temu, jak nie było takiej konkurencji na tym rynku, jaka jest teraz, to najlepsi piłkarze zarabiali w porównaniu z tym, co teraz zarabiają najlepsi, dużo mniej. Ale ta rozpiętość pomiędzy tym, ile zarabiają najlepsi i ile zarabiają ci tam, nie wiem, w drugich ligach czy trzecich ligach, wzrosła bardzo. To znaczy można założyć, że ci z drugiej ligi teraz też zarabiają lepiej niż zarabiali w drugiej lidze 40 lat temu. Tylko ta rozpiętość dochodów ze względu na to, jak działa tak powiedzmy gospodarka mega gwiazd, się zwiększyła. Więc ci, którzy będą konkurencyjni, na zwiększeniu konkurencji zyskają więcej, niż jakby tego rozszerzenia konkurencji nie było. Ale siłą rzeczy, bo tak działa konkurencja, przepaść pomiędzy tymi, którzy sobie dobrze dają radę, a tymi, którzy sobie nie dają rady, też się zwiększy. I mówię o tym dlatego, i teraz wracam do tego przykładu. Szwecja jest, myślę, takim dobrym przykładem państwa, które ma szansę zyskać na tego rodzaju porozumieniu bardzo dużo, a to ze względu na to, że Szwecja ma stabilnie konkurencyjną gospodarkę.
gospodarkę. To znaczy w latach 80., pewnie część z Państwa to wie, w latach 80. szwedzka gospodarka dostała zawału spowodowanego jakby przerostem albo właściwie złą logiką polityk socjalnych, które miały charakter kompensacyjny. Niestety w Unii Europejskiej w wielu państwach polityki socjalne, na które Unia Europejska ma bardzo niewielki wpływ, też mają taki charakter kompensacyjny. To znaczy one mają słabym grupom skompensować rozwój gospodarczy w innych grupach, co powoduje, że tak naprawdę tym, którym się jakoś udaje, powiedzmy, się odbiera, żeby dać tym, którym się nie udaje. Powoduje to, że w zasadzie no, przez chwilę ta równowaga jakaś tam jest zachowana, ale że ostatecznie całość traci dynamikę, że tak powiem, tak? Bo tym, którym się udawało, się mniej chce, a tym, którym się nie udawało, dalej się nie będzie udawało. Więc w latach 80. jeszcze to zostało spotęgowane kryzysem finansowym w Szwecji na początku lat 90. po prostu przeorientowano politykę. No, to prawda, że przeorientowano tą politykę w kierunku takim bardziej liberalnym, ale to jest dalej takie państwo, w którym funkcjonują bardzo mocno polityki społeczne, ale to są polityki społeczne, które ze względu na to, te wnioski, jakie wyciągnięto, nie mają takiego charakteru kompensacyjnego, tylko te polityki mają właśnie dynamizować te najsłabsze grupy, wspierać te najsłabsze grupy, ale można powiedzieć wyciągając je za uszy z sytuacji, w której są. Wiele osób zarzuca tej polityce szwedzkiej, która siłą rzeczy stała się bardziej liberalna, zresztą libertarianin swego czasu był przez dłuższy czas, już teraz nie jest, ale ministrem finansów w ogóle w Szwecji, to też jest ciekawa kombinacja. Zarzuca się jej, że bezrobocie jest dosyć wysokie, że jakby różnice dochodów pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi się zwiększają, ale tak na dobrą sprawę bezrobocie tam jest dalej niskie. Te różnice w porównaniu z różnicami występującymi właściwie w innych państwach, w prawie wszystkich innych państwach Unii Europejskiej są wręcz śmiesznie małe, tak? A jednocześnie to jest bardzo konkurencyjna gospodarka. Jeszcze dodam, że na przykład to tak a propos globalizacji. W latach 60. zebrał się w Szwecji zespół mądrych ludzi, ekspertów, którzy powiedzieli, że trzeba gospodarkę szwedzką poddać presji konkurencji zewnętrznej. Zdawali oni sobie sprawę z tego, że niektóre sektory po prostu zginą. Ale założenie było takie, ono było uzasadnione pewnym takim kontekstem gospodarczym, który nie wszędzie jest do powtórzenia, że tak powiem, ale oni sobie zdawali sprawę, że część sektorów padnie, że tak powiem, pod wpływem konkurencji. I równocześnie z otwarciem swojego rynku wprowadzili mechanizmy, które miały przeprowadzić ludzi z tych sektorów, które będą upadały, do tych sektorów, które się będą rozwijały i miały wspierać te sektory, które mają szansę rozwoju. Czyli prowadzili bardzo aktywną politykę społeczną i dobrze przemyślaną politykę zatrudnienia właśnie i politykę przemysłową. I teraz problem polega na tym, że jakby od strony teoretycznej założenie, że teoria kosztów komparatywnych powinna zadziałać, no jest logiczne. Tak? Na tym oparto wspólny rynek w Unii Europejskiej, rynek wewnętrzny, tak? Że to wszystkie gospodarki sobie poradzą. Ale te gospodarki, które nie mają sensownych polityk społecznych, które nie mają sensownej polityki przemysłowej, które nie mają sensownych polityk gospodarczych, jak się okazało, że jest całkiem sporo państw w strefie euro, na południu strefy euro, po prostu sobie nie radzą. I to na dodatek, to widać w strefie euro, poza strefą euro raczej nie. Polityka walutowa, ta monetarna polityka ujednolicona, która rzeczywiście jest ujednolicona w strefie euro, jakby te nierówności napędza zamiast je niwelować. To jest duże zagrożenie, ale ja jeszcze raz potwierdzam, to nie jest zagrożenie, które wynika z porozumień, które mają zwiększyć handel światowy. To jest zagrożenie, które wynika z nieudolności polityków krajowych do tego, żeby stworzyli jakby infrastrukturę, która pozwala czerpać korzyści z handlu międzynarodowego. Przy czym jakby inaczej wyglądają relacje handlowe, czy działanie tego mechanizmu, takiego korzystnego bym powiedział gospodarczo, jeżeli on oczywiście jest uzupełniony sensownymi politykami społecznymi i gospodarczymi, w relacjach pomiędzy organizmami gospodarczymi, które bym powiedział są od strony konkurencyjnej mniej więcej równoważne. A tak jest w przypadku Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Natomiast inaczej jest w przypadku relacji pomiędzy Chinami na przykład i Stanami Zjednoczonymi. To, o czym wspomniał pan marszałek Borowski, zresztą pokazuje
pokazuje, że elementy tego problemu też się pojawiają w relacjach pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli koszty po którejś stronie są w sposób trwały niższe i umożliwi się działanie mechanizmów konkurencji, to te trwale działające na korzyść jednej strony koszty spowodują, że całość produkcji wyląduje tam. Tak? I to jest też istotny problem, który pojawia się w relacjach z Chinami. Jeżeli by zliberalizować przepływ towarowy i usługowy to w mniejszym stopniu, ale towarowy z Chinami w sposób taki jakby, można by powiedzieć, drastyczny, no to można się spodziewać tego, że rzeczywiście będziemy mieli tylko produkty z Chin. Już je mamy. I to jakby jest problem, który ma związek z, no, mam wrażenie, że najwyraźniej on był taki widoczny, gdy chodzi o tekstylia z Bangladeszu. Tak? Walące się fabryki gdzieś tam w Bangladeszu, a jednocześnie w zasadzie korzyść wydaje się gospodarcza, wynikająca z tego, że dzięki temu, że tam są tak zupełnie niskie koszty pracy, mamy bardzo tanie podkoszulki. Prawda? To są kwestie, które rzeczywiście, one są trudne, gdy chodzi o negocjowanie porozumień, ale proszę zwrócić uwagę, że poza tymi sektorami rzeczywiście energochłonnymi bardzo, tego rodzaju problemy nie występują w relacjach europejsko-amerykańskich. Nawet w tych sektorach, proszę zwrócić uwagę, w które wymagają dużej energii, czy konsumują dużo energii, Europa cały czas jest w stanie wypracować, Europa, czyli tak naprawdę państwa północy strefy euro, są w stanie wypracować dużą nadwyżkę handlową i rosnącą jeszcze na dodatek nadwyżkę handlową ze Stanami Zjednoczonymi. Po części ma to związek z tym, że od tam chyba 10 lat dochody, realne dochody, rozporządzalne dochody społeczeństwa w Niemczech nie rosną, tak? One się ustabilizowały, dzięki temu ten kraj jest atrakcyjny nie tylko pozakosztowo, ale również kosztowo, ale to też wynika z innych czynników. Także gdy chodzi o jakby korzyści, koszty, to jeżeli do tego zmierzam, jeżeli polityki krajowe są prawidłowo skalibrowane, to te korzyści będą rosły. Jeżeli polityki krajowe, tak jak to dalej ma miejsce na przykład w Grecji, są kompletnie wykolejone, to te kraje nie mają szans uzyskać dużo na liberalizacji handlu. Co więcej, relatywnie z tymi, którzy będą zyskali, oni będą jakby może nie tracić, ale no nie będą zyskali, będą zyskiwali zdecydowanie mniej niż ci, którzy są konkurencyjni. To jest jakby podstawowy przekaz wynikający chyba z tego rodzaju negocjacji, że jeżeli negocjujemy tego rodzaju porozumienia, no to musimy być konsekwentni i dostosować do nich polityki krajowe, żeby na takich porozumieniach zyskać. Następna kwestia, to już teraz może w kolejności, ale szybciutko już. Płyty tektoniczne, czy powstają gospodarcze płyty tektoniczne? No naturalnie one powstają. Ciekawe jest to, że do tej pory negocjuje się z Chinami, negocjuje, ale jakoś tak te państwa, które, jak to się często mówi, są w takim relatywnym zmierzchu, bo o tym się mówi, zwłaszcza w przypadku Unii Europejskiej, i to ma sens ze względu na zmiany demograficzne. Bo proszę zwrócić uwagę, jak zmniejsza się liczba osób, to będzie się zmniejszał PKB, bo nie będzie miał kto go wypracować, prawda? Także gdy mówimy o relatywnym zmierzchu i dynamice niektórych gospodarek, to w przypadku Indii ta dynamika wynika może nie z tego, że teraz wypracowują Indie bardzo dużo, tylko że bardzo im przyrasta populacja. Natomiast zmiany demograficzne w Europie, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko, są, bym powiedział, wręcz zatrważające, a to będzie oznaczało, że, no to są, że te gospodarki, które postępują w tym procesie, będą relatywnie zmierzchały. I mam wrażenie, że decydenci wyczuwają to i dlatego te powstają tego rodzaju porozumienia, tak, żeby jeszcze przyspieszyć rozwój gospodarczy tych państw, które z różnych względów raczej zmierzają w kierunku zmierzchu. Także tyle, gdy chodzi o bardzo kreatywną gospodarkę europejską. Rzeczywiście ona jest miejscami kreatywna, ale zmiany demograficzne jednak tutaj są dosyć nieubłagane. Ona jeszcze na dodatek, wcale Unia Europejska nie jest cała kreatywna, jest część kreatywna, ale jest część niekreatywna i jeszcze na dodatek nie ma mechanizmów, które by pozwoliły skutecznie napędzić kreatywność tam, gdzie ona jest relatywnie niska. Co tutaj mamy dalej? System wartości. W kilku pytaniach przewijała się ta kwestia, czy nie powinniśmy chronić naszych wartości. No właśnie te obszary,
gdzie ze względów właśnie takich politycznych, bo system wartości to jest kwestia, bym powiedział, taka ustrojowa, o charakterze mocno politycznym, mniej gospodarczym. Te kwestie, gdzie widać, że nacisk opinii publicznej w Europie wyraźnie przemawia przeciwko liberalizacji, tak jak na przykład ochrona danych osobowych, tak jak prawa autorskie, to są tematy, które mają kontekst gospodarczy, tak? Ale widać wyraźnie, że one mają potężny ładunek polityczny. W tych kwestiach, w których ten ładunek jest wyraźny, Komisja Europejska wyraźnie zastrzega, że nie chce negocjować, bo zresztą działa racjonalnie i bym powiedział oportunistycznie, ponieważ wie, że wprowadzanie takich kwestii do negocjacji spowoduje coś takiego, jak miało miejsce w przypadku ACTA, tak? Że w pewnym momencie uwaga skoncentruje się na jakimś jednym, dwóch fragmentach, tak? Powiedzmy, że to będzie 1/5 jednego rozdziału, a rozdziału będzie 24 i przez tą 1/5 jednego rozdziału cała umowa wyleci w powietrze przed etapem ratyfikacji. Następne pytanie, sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie z Rosją. No, zresztą to się wiąże z kolejnym pytaniem ekonomicznym, czy to jest ekonomiczne NATO. Ja bym powiedział tak, że no, akurat niestety na sytuację ani Rosji, ani Ukrainy ta umowa ani bezpośrednio, ani pośrednio wpłynąć nie jest w stanie, prawda? No bo negocjacje toczą się zupełnie w innym kierunku. Co więcej, możemy liczyć się z tym, że właśnie ze względu na to, jak gospodarki północy części naszej części Europy są powiązane w łańcuchu produkcji z gospodarką niemiecką, tak? Zaczynając od Węgier, przez Słowację, przez Polskę i kraje bałtyckie. Możemy się spodziewać tego, że PKB naszych krajów po podpisaniu tego rodzaju porozumienia, chociaż cały czas nie wiemy w jakim stopniu, tak? To będzie od mnóstwa rzeczy zależało, że PKB naszych krajów będzie rosło, prawda? Niekoniecznie to oznacza, że całe społeczeństwo będzie bogatsze. Spora część społeczeństwa pewnie niewiele z tego będzie miała, ale PKB będzie rosło. Natomiast jeżeli sytuacja na Ukrainie będzie dalej wyglądała tak, jak wygląda, to tam PKB będzie spadało, prawda? W związku z tym w pośredni sposób to porozumienie wpłynie na takie jeszcze dodatkowe powiększenie różnicy standardów życia pomiędzy tym, co się dzieje na wschodzie, a tym, co się dzieje w naszej części Europy. To może mieć swoje pozytywne konsekwencje, ale może mieć też negatywne, zaczynając od imigracji, a na różnych innych zagadnieniach kończąc. Gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, to jest pytanie, które się łączy z pytaniem dotyczącym konsekwencji, powiedzmy, sprawy Eureko, czy w ogóle tych klauzul ISDS. Rzeczywiście z perspektywy państw można powiedzieć, że klauzule ISDS są uciążliwe, ale do tej pory ja mam wrażenie, że ten temat stał się bardzo aktualny ze względu na to, że przeciwnicy tego porozumienia bardzo chcieli znaleźć kolejne punkty, które będą pozwalały sprzeciwić się temu porozumieniu. Prawdę mówiąc, przy okazji zadziałało kilka bardzo pozytywnych, pożytecznych mechanizmów. To znaczy ten nacisk opinii publicznej spowodował, że Komisja Europejska rzeczywiście zaczęła się zastanawiać nad tym, mimo tego, że wcześniej te kwestie po prostu przechodziły w umowach handlowych i się nad nimi nie zastanawiał. Nad tym, że rzeczywiście, jeżeli przekazujemy spór arbitrom, ja sam jestem, bym powiedział, hobbystycznie arbitrem w sądzie arbitrażowym i wiem, jak potężną swobodę decydowania mają arbitrzy. Czyli ten nacisk powodował, że Komisja Europejska zaczęła się zastanawiać, no dobrze, no to w takim razie klauzule, które są podstawą postępowań arbitrażowych, trzeba doprecyzować, żeby jakoś zmniejszyć pole manewru, czy jakby ukierunkować może arbitrów, tak żeby oni działali bezstronnie. Instytucjonalizacja, ta zaproponowana tydzień temu, której elementem zresztą jest właśnie instancyjność, ma być też krokiem na tej drodze. Natomiast gdy chodzi o Eureko, to o tym się nie mówi, ale po rozpoznaniu sprawy przez arbitra sprawa trafiła przed belgijski sąd, który przyznał rację też Eureko, tak? Czyli był ten element weryfikacji rozstrzygnięcia arbitra przez sąd państwa trzeciego. I to jest bardzo sensowna droga. W tej sprawie zresztą tu padło pytanie,
jakie są, powiedzmy, koszty tamtego, jakie były koszty tego postępowania, jakie były konsekwencje. Przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na to, że akurat w tej sprawie Ministerstwo Skarbu postąpiło katastrofalnie. To był katastrofalny błąd, ten pierwszy błąd. Błąd, ta deklaracja udzielenia przyznania Holendrom pakietu większościowego. A jeżeli się już popełniło ten błąd, to wycofanie się w taki sposób, w jaki próbował się wycofać Skarb Państwa, bez jakby postępowania ugodowego, był kolejnym błędem. Także w tej sprawie rzeczywiście cena była bardzo wysoka, ale to była cena, bym powiedział, kardynalnych błędów popełnionych przez rządzących w tej sprawie. Tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że rząd polski się czegoś nauczył, tak? Tamten rząd czy każdy kolejny, i że pod tym względem akurat to zadziałało dosyć tak korzystnie. No ale rzeczywiście 7 miliardów, no tylko głównie, to przykra sprawa, tylko to głównie w wyniku właśnie takiego trochę niedbalstwa, trochę złej woli, trochę arogancji ze strony władz publicznych. No niewątpliwie też pod wpływem tej presji społecznej, bo ja osobiście pokazuję Państwu też dobre strony klauzuli ISDS, ale cieszę się z tego, że ona stała się takim przedmiotem debaty. Zresztą w ogóle dobrze, że to porozumienie stało się przedmiotem takiej debaty publicznej na takim wczesnym etapie, bo uniknięto w ten sposób problemu z ACTA, która jak wszystkie umowy handlowe, bo umowy handlowe historycznie rzecz biorąc zawsze były negocjowane w tajemnicy. No nie po to się przystępuje do negocjacji, żeby upublicznić swoje stanowiska negocjacyjne, no bo pozbawia się pola do negocjacji, prawda? Więc zakładało się i zakłada dalej w większości tego rodzaju negocjacji, że one są tajne. Natomiast tutaj doszło pod wpływem presji opinii publicznej do ujawnienia stanowisk negocjacyjnych. Prawdę mówiąc, żadna szkoda się z tego powodu nie wydarzyła. Upublicznienia stanowisk negocjacyjnych, dzięki czemu jakby debata publiczna może się toczyć na etapie, na którym negocjacje trwają. Inaczej niż w przypadku ACTA, gdzie już w zasadzie, jak wszystko zostało wynegocjowane, w zasadzie trzeba było tylko to klepnąć, sprawa trafiła do mediów. No i rzeczywiście, jeżeli ona trafia na tym etapie, no to trudno się dziwić, że z takich względów, bym powiedział, politycznych, sprawa się staje bardzo problematyczna. Także dobrze, że jest ta presja, dobrze, że jest ta presja na klauzulę ISDS, bo dzięki temu Komisja Europejska ma lepsze atuty i większą potrzebę usprawnienia działania tej procedury, ale te głosy, że jest to, nie wiem, podważenie suwerenności, tak, że jest to absolutnie z tego powodu, z takich teoretycznych i ideologicznych powodów nieracjonalne, mnie nie przekonują ze względu na to, że tego rodzaju klauzule, o ile one ewoluują we właściwym kierunku, mają też swoje pozytywne, praktyczne konsekwencje. Już teraz tak patrzę. Aha, czy nie szkoda czasu na negocjowanie? Czy jest szansa w ogóle na uchwalenie? To się wiąże z pytaniem pana profesora o to, jaki jest charakter tej umowy. Ja mam wrażenie, że gdyby nie ta taka atmosfera, która się wokół tej umowy zrobiła, to Komisja Europejska próbowałaby przeforsować stanowisko, że po prostu jest to umowa handlowa, w związku z tym jakby tutaj sama Unia nie ma potrzeby, nie jest to mixed agreement, nie ma w związku z tym potrzeby angażowania poszczególnych państw. Ale na dobrą sprawę rzeczywiście ta materia wykracza poza czyste kwestie handlowe. Co oznacza rzeczywiście, że no, zwłaszcza ponieważ sprawa jest publiczna teraz, prawda, i presja polityczna jest dosyć duża, raczej mam wrażenie, że prawnicy dojdą do wniosku, że jest to mixed agreement, w związku z tym państwa będą musiały się wypowiedzieć w tej sprawie. Chciałbym zwrócić uwagę, że mandat negocjacyjny w tego rodzaju postępowaniach musiał być udzielony Komisji Europejskiej przez Radę Unii Europejskiej, czyli na dobrą sprawę przez rządy poszczególnych państw. Rządy poszczególnych państw też będą decydowały jakby o podpisaniu tego porozumienia. To, co było, zresztą tak jest w każdym tego rodzaju przypadku, to, co było nowe, to, że włączono Parlament Europejski na tym wczesnym etapie, mimo tego, że on na dobrą sprawę w ogóle nie musiał być włączony na tym etapie, do całego tego procesu po to, żeby jakby dodatkowo Komisja Europejska miała poparcie polityczne przy prowadzeniu tego rodzaju negocjacji.
W przypadku umowy CETA ja mam wrażenie, że ostatecznie Greków się uda przekonać i też nie chodzi, tam prawdę mówiąc chodzi właśnie o oznaczenia geograficzne. Mimo tego, że na podstawie tamtego porozumienia z Kanadą te oznaczenia geograficzne będą chronione i respektowane w Kanadzie, a teraz nie są. Grecja doszła do wniosku, że ją to, tak, że tak powiem, temporalnie nie satysfakcjonuje, to znaczy sposób wejścia w życie tych regulacji jest dla nich niesatysfakcjonujący, ale ja mam wrażenie, że na dobrą sprawę nie chodzi wcale o CETA, ani o oznaczenia geograficzne, tylko o to, że nowy grecki rząd jakby chce pokazać, że on też coś jeszcze w Unii Europejskiej może. I odnoszę się do tego również dlatego, że rzeczywiście zagrożeń różnego rodzaju, zresztą o tym mówiłem w trakcie wykładu, zagrożeń wszelkiego rodzaju, gdy chodzi o w ogóle cały ten proces i gdy chodzi o zakres ewentualnie ostatecznie wynegocjowanego porozumienia, jest bardzo dużo. Nie można przewidzieć, że nie wiem, Litwa nagle nie znajdzie, chociaż może Litwa to nie, ale nie wiem, Włochy na przykład, albo jakiś kolejny rząd francuski, nie wiadomo jakiego na razie jeszcze szyldu, dojdzie do wniosku, że no, trzeba zablokować procedurę w tym zakresie. No, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no ale udało się wynegocjować porozumienie z Kanadyjczykami, niewykluczone, że uda się wynegocjować też z Amerykanami. Raczej rzeczywiście nie w tym roku i też obawiam się, że na jednym baku się nie dojedzie, ale z perspektywy takiej, bym powiedział, misji Unii Europejskiej, to warto, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest troszkę przekleństwem teraz się okazuje Unii Europejskiej. Unia Europejska została skonstruowana po to, żeby ułatwiać swobodę przepływu czynników produkcji. Prawda? To była idea rynku wewnętrznego, wspólnego rynku wcześniej i to jest niejako mandat, to jest niejako kierunek, misja Unii Europejskiej. Na nieszczęście być może niektórych państw w Unii Europejskiej to nie miało zostać uzupełnione działaniami Unii Europejskiej w tych obszarach, które są istotne, żeby kraje sobie poradziły na tej globalnej scenie. Tak? To znaczy ustalono, że polityki ekonomiczne, społeczne, gospodarcze to jest to na poziomie krajowym, a Unia ma tylko ułatwiać przepływ. I teraz Unia postępuje zgodnie z tą logiką. Chce się wykazać, ewidentnie Komisja Europejska chce się wykazać sukcesem. W związku z tym negocjuje nowe porozumienie. Tak? Ale powstaje tutaj pewna luka. Rzeczywiście czegoś tu brakuje. Czegoś brakuje, ale nawet no nie wiem, czy na poziomie Unii, bo Unia została tak skonstruowana, taki jest jej mandat, czy bardziej na poziomie krajowym. Ale rzeczywiście no, mnie nie dziwi to, biorąc pod uwagę, jaki jest sens działania Unii Europejskiej, jak ona została skonstruowana, że ona dąży do podpisywania kolejnych porozumień. Czy klauzule ogólne powinny być wprowadzane, na przykład klauzula dotycząca praw człowieka? Najprawdopodobniej będzie tam mnóstwo klauzul ogólnych, tylko jak wie każdy prawnik, to nie klauzule ogólne decydują o prawach i obowiązkach wynikających z umów, tylko przepisy szczególne, prawda? Bo im więcej jest klauzul ogólnych, ja zawsze taką mam wątpliwość, że jeżeli gdzieś ktoś spróbuje wprowadzić klauzulę ogólną, to tak naprawdę chce jakby rozmyć sens, powiedzmy, umowy, szczególnych przepisów umownych, które będą w inny sposób, niż by to wynikało z tej klauzuli, określały relacje pomiędzy stronami. Tak? Także wszystko fajnie z klauzulami ogólnymi, ale one niekoniecznie będą działały, żeby nie powiedzieć, że same w sobie klauzule ogólne nie zadziałają. Przy czym z tego, co już mówiłem w trakcie wykładu, wynikało, że w tych takich kwestiach, gdzie jakby społeczeństwa europejskie oczekują wysokiego poziomu ochrony. Nie wszystkie, ale część. Na przykład ochrona pracownika, polityka klimatyczna, ochrona danych osobowych, nie wiem, prawa autorskie. Komisja Europejska z góry zastrzegła i co więcej, ze względu na tą presję społeczną musiała to upublicznić, że to są obszary zakazane. Ona nie będzie ich negocjowała. Tak? Także mam wrażenie, że ta presja i wyłączenia pewnych obszarów bardziej zadziałają na te obszary, gdzie można by się spodziewać obniżenia poziomu ochrony niż jakieś tam klauzule ogólne. Gdy chodzi o wyliczenia, tak, że są wyliczenia takie, są wyliczenia inne. Ja bardzo dużo czasu spędzam pracując z ekonomistami różnymi w różnych konfiguracjach i jako prawnikowi zawsze
zawsze z jednej strony imponuje mi ich zdolność do prowadzenia bardzo takich wyrafinowanych wyliczeń na temat tego, jakie będą koszty, jakie będą korzyści, a z drugiej strony mnie to zawsze bawi, bo no, rzeczy, które są jakby, tak jak powiedziałem, przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza gdy chodzi o przyszłość. Tutaj na dobrą sprawę, co wyliczenie, to inne wartości. Akurat muszę powiedzieć, że większość tych, z którymi się spotykałem, rzeczywiście wskazywała na to, że jakby zyski dla Unii Europejskiej powinny wynosić koło 100 miliardów, może nie 129, tak jak CEP, tylko trochę mniej, że Amerykanie może nie 95, tylko 80, ale proszę zwrócić uwagę, że to wszystko będzie zależało od tego, jak się rozwinie sytuacja. Proszę popatrzeć, że jeżeli rozpadłaby się strefa euro, a to naprawdę nie jest tak, że to, co zrobił Europejski Bank Centralny no te ponad 2 lata temu, zakończyło kryzys. To po prostu przykryło ten kryzys. Ktoś użył bardzo pięknego określenia, że to są takie opiaty, że to jest narkotyk dla strefy euro. Także jeżeli by się okazało, że te procesy takiej dywergencji, które mają miejsce w strefie euro, one mają miejsce, one zostały przykryte, ale one mają miejsce, doprowadzą do rozpadu strefy euro, to kompletnie zmieni sytuację w handlu światowym. To kompletnie zmieni pozycję konkurencyjną państw północy, państw południa. No to wpłynie na wszystko, prawda? Także kompletnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć kosztów ani korzyści. To będzie zależało od czynników, które są kompletnie niezależne od TTIP. Tak, te negocjacje z Chinami, myślę, że to już nie będę do tego wracał. Rzeczywiście to jest bardzo trudny temat. W ogóle sposób, w jaki doszło do liberalizacji handlu między Unią Europejską a tak zwanymi państwami trzeciego świata, jest problematyczny z wielu względów. Poczynając od kwestii no nie wiem, praw pracowniczych, tak, przez jakieś kwestie ekologiczne i tak dalej. Ale tak jak powiedziałem, no Unia Europejska ma niejako w swoim kodzie genetycznym zapisane, żeby negocjować nowe porozumienia i ułatwiać swobodę przepływu czynników produkcji. Więc z tej pozycji bym się nie dziwił temu. Kolejne pytanie to dotyczy znowu instytucjonalizacji ISDS i kodeksu, tego czy powinien powstać kodeks. No, jakbyśmy nie próbowali rozwinąć klauzul tych materialnych, na bazie których arbitrzy rozstrzygają wątpliwości, to i tak ktoś by mógł zarzucić, że dalej pozostaje luz decyzyjny. Ten luz decyzyjny zawsze, każdy sąd ma luz decyzyjny, prawda? Oczywiście jedną rzeczą jest zapisanie tylko jakiejś ogólnej klauzuli pośredniego wywłaszczenia, a czym innym jest rozwinięcie tej klauzuli tak, żeby to ten luz decyzyjny zmniejszyć. I to jest kierunek, który ma teraz miejsce. Tak samo jak instytucjonalizacja, bym powiedział, procesowa. To, co opublikowała tydzień temu Komisja Europejska, to jest próba wprowadzenia właśnie takiego, czegoś takiego jak kodeks postępowania przed sądem arbitrażowym. Więc rzeczywiście ta instytucjonalizacja powinna nastąpić. Im jest ona szersza, tym lepiej rzeczywiście dla funkcjonowania tych klauzul. Kilka pytań przeskoczyłem, bo mam nadzieję, że już wcześniej, odpowiadając na poprzednie, jakoś też na nie odpowiedziałem. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale teraz widzę, że jest pytanie, na które tutaj profesora Biernata, na które na pewno nie odpowiedział, właściwie dwa. Kto prowadzi negocjacje? Za te negocjacje odpowiada komisarz do spraw handlu. Teraz jest to Cecilia Malmström, Szwedka, ale to akurat nie powinno mieć wielkiego znaczenia, chociaż trzeba przyznać, że akurat szwedzkie pochodzenie powoduje właśnie, że tym łatwiej było osiągnąć większą transparentność tego postępowania, co mnie osobiście cieszy, no ale oczywiście nie Komisja Europejska. Komisja Europejska dostała mandat negocjacyjny do negocjacji, no ale to nie ona będzie decydowała o wejściu w życie tej umowy, no tylko z jednej strony Rada, no ale najprawdopodobniej również państwa. I czy nie lepiej
I czy nie lepiej negocjować na raty, tak? To znaczy... Może nie tyle, czy lepiej, tylko czy jest taka perspektywa. Tak, czy nie ma takiej perspektywy i to myślę, że wynika ze strategii obydwu stron. To znaczy, jeżeli się uzna, że można zatrzymać się w pół drogi, to jest duża szansa, że już dalej się nie pójdzie. W związku z tym założenie jest takie, zresztą z tym się wiąże też ten taki super ambitny, wręcz absurdalnie ambitny kalendarz. Założenie jest takie, że stawiamy sobie bardzo ambitne cele i aż do ostatniej chwili udajemy, że nic nie odpuścimy. Że rzeczywiście, czyli stawiamy sobie cel, że bardzo dużo wynegocjujemy i rzeczywiście staramy się tego terminu dochować, mimo tego, że tak naprawdę z tyłu głowy wszyscy, którzy negocjują i jakby świat zewnętrzny, wie, że to jest nierealne, prawda? No ale jakby nie było tego bodźca, to pewnie negocjacje trwałyby następnych 40 lat. Jeżeli by była opcja wynegocjowania tylko części, no to najprawdopodobniej, żeby mi osiągnąć łatwy sukces, wynegocjowano by tą część, a resztę by machnięto. Także strategia jest taka, że jest 14 rozdziałów, i żaden ma nie zniknąć z ostatecznej wersji porozumienia, no bo byłaby to porażka, zwłaszcza jeżeli się porówna z porozumieniami, które już udało się wynegocjować. Bardzo przepraszam, jeżeli któreś pytanie pominąłem, ale mam nadzieję, że nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzy króciutkie rzeczy na zakończenie. Po pierwsze, dziękuję panie profesorze serdecznie. Bardzo to było interesujące i kompetentne i wiele dowiedzieliśmy się, tak mogę chyba za wszystkich powiedzieć. Druga uwaga to jest właśnie zaproszenie ze strony pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego profesora Andrzeja Rzeplińskiego za 4 tygodnie, we wtorek 9 czerwca o 17:00 jak zwykle. Będziemy mieć tutaj w Trybunale wykład profesora Franciszka Ziejki, mojego rektora, więc tym bardziej zachęcam, na ratunek mowie ojczystej i pod tytuł nie tylko językoznawcy odpowiadają za stan naszej polszczyzny. Zapraszam. I trzecia uwaga, patrzę za okno, obserwuję relatywny zmierzch. Zapraszam do lobby na poczęstunek, na rozmowy z panem profesorem i wzajemne rozmowy. Dziękuję bardzo.